Witajcie, kochani, w naszym mistycznym ogrodzie. Ja nazywam się Lili, a dzisiaj spotykamy się na czytaniu typu horoskop na miesiąc już maj, słuchajcie, 2021. W tym filmiku zajmiemy się czterema znakami zodiaku: baran, byk, bliźnięta i rak. No i oczywiście na końcu będziecie mieć wybierz kartę. Podzielimy sobie to jak zwykle, słuchajcie, na trzy aspekty. Ogólnie miłość, praca, finanse, obowiązki, wszystko co z tym związane. Jeszcze dopytamy kart Oracle potem do każdego obszaru i jeszcze na samym końcu weźmiemy sobie karty z minerałkami. Zobaczymy, jakie minerały dla danego znaku zodiaku w tym miesiącu będą ważne. Może sobie to nawet podzielimy na trzy. No zobaczymy, jak mnie tutaj channeling poprowadzi. Dobra, kochani, no to co? Nie będziemy wcale tutaj przyciągać tej sytuacji, rozmowy wstępnej, tylko od razu lecimy. Mamy baranka, baran w maju. Co tu słychać w maju u wszystkich, którzy mają barana znak w znaku słonecznym, w księżycu, w ascendencie, a także tu, gdzie poczujesz, że chcesz sprawdzić. Bo tak naprawdę to jest wszystko, słuchajcie, te wiadomości są przesyłane dokładnie dla tych, którzy później te wiadomości odbierają. Więc jeżeli tu jesteś, jeżeli oglądasz, gdzie nie poszukujesz, to będą tam dla ciebie informacje. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne i tylko te informacje, które są dla ciebie, będą z tobą rezonować. Resztę po prostu zostaw dla pozostałych osób, które mają te wiadomości usłyszeć. Tak, dobrze, zacznijmy sobie od takiej informacji ogólnej. Co ogólnie idzie do barana w maju nowego, 2021 rok? Ogólnie, co jest ważne, najważniejsze, na co będzie trzeba zwrócić koniecznie baranom uwagę? Mamy króla buław, więc na pewno jakieś rzeczy intensywnie będą się zadziewać. Będzie trzeba szybko podjąć decyzję i szybko podjąć się też działań. Czyli odwaga będzie bardzo ważna. Mamy Princess of Pentacles, czyli to mamy, słuchajcie, tak jak giermek pentakli. Czyli będzie trzeba włożyć w coś pracę, ale też nauczyć się najpierw z teorii jakby przejść do praktyki, ja to czuję dla baranka w maju, ale zdecydowanie będzie się trzeba jeszcze nauczyć nowych rzeczy. Mamy piątkę pentakli. No tak, słuchajcie, ta karta, ona o bardzo wielu rzeczach mówi. Zobaczymy, co nam tu wyjdzie jeszcze na dole, ale generalnie jest to na pewno coś, gdzie może być jakaś strata ewentualnie, ale ja czuję, że baranki mogą się przed tym ustrzec, jeżeli wcześniej się przygotujecie, jeżeli wcześniej zabezpieczycie się jakby, jeżeli wcześniej zdobędziesz wystarczającą ilość informacji na ten temat. Czegoś się trzeba nauczyć, żeby właśnie nie popełnić jakiegoś błędu, żeby właśnie czegoś nie stracić. Tak to czuję. Zobaczymy dalej. Rada tutaj dla baranków. No tu zdecydowanie, słuchajcie, jakaś zmiana w myśleniu będzie bardzo pomocna. Współpraca z innymi. Bo mamy kartę kochanków. Takie bycie, jakby traktowanie drugiej osoby jak partnera równego sobie i tutaj takie słuchanie, rozmowy, podpowiedzi, przyjaciele też. No oczywiście to może być mąż, żona, partner, partnerka, może to być przyjaciel, przyjaciółka. Ktoś tutaj pomoże ci zostawić ze sobą, baranku, jakieś rzeczy, jakieś blokady, bym powiedziała, bo piątka pentakli to jest blokada, słuchajcie. Zdecydowanie jest to blokada, na przykład w obszarze finansowym, w materii, ale może to także być blokada, słuchajcie, bo na przykład jesteś długo singlem i nie wiesz, co się dzieje, dlaczego. Tu jest pokazana blokada i pokazane jest, żeby iść za przewodnictwem, bo mamy szóstkę mieczy. Tutaj jest, słuchajcie, zazwyczaj na tej karcie
Łódź, gdzie kobieta z dzieckiem i ze swoim jakby dobytkiem, czyli te miecze, czyli coś już się nauczyła, coś wie, idzie dalej, płynie dalej, prawda? Ale jest tutaj zawsze ten, nie wiem jak to się mówi, woźnica taki, ten, który prowadzi tą łódź i to jest właśnie dla mnie zawsze przewodnik, to jest ktoś, kto pomaga ci podążać jakby na spokojniejsze wody, w spokojniejsze obszary. Jest pomocna ta osoba, czyli tutaj ja bym powiedziała, że baranek powinien w maju słuchać wyjątkowo ludzi, którzy wokół ciebie gdzieś się pojawiają. Może to będą twoi bliscy, może przyjaciele, może się ktoś nowy tobie pojawić. I chodzi o to, że ta osoba przyjdzie do twojego życia, żebyś mógł się czegoś, baranku, nauczyć, żebyś mógł sobie na przykład odblokować jakieś obszary w życiu, gdzie jeszcze czujesz, że ta blokada jest. I bardzo czuję tutaj, że baranki, jeżeli próbujecie sobie coś afirmować, coś urzeczywistnić, coś wprowadzić do życia, to ja tu czuję, że blokada jest w was. To nie jest na zewnątrz, to jest w was, w podejściu, w myśleniu, w sposobie działania. Tutaj będzie trzeba coś pozmieniać. Zobaczymy sobie jeszcze dalej. Na razie idźmy, wytasujmy więcej kart. Chyba, że nie. Najpierw sobie zobaczymy. Tutaj zwierzę mocy sobie wzięłam dla nas też i zobaczymy, jaka tu jest podpowiedź do tego ogólnego na razie, prawda, dla baranków. Jaka tu jest podpowiedź? Jaka tu jest podpowiedź tak ogólnie? Ustalaj zdrowe granice i mamy trójeczkę. Trójka mi się zawsze kojarzy, słuchajcie, ze serduszkiem. I mamy tutaj totem zwierzęcy armadillo. To jest, o ile pamiętam, mrówkojad, ale to może sprawdźcie sobie też w słowniku. I słuchajcie, zdecydowanie czuję, że bardzo dużo na temat miłości, związków i relacji tutaj będzie miał baranek w tym miesiącu, w maju. Jakby ustalanie zdrowych granic w relacjach, związkach. Pamiętajcie, kochane baranki, że to nie jest tylko to, że barankowi ma być dobrze. Zdrowe granice są wtedy, kiedy obie osoby są zadowolone, więc zdecydowanie baranek będzie badał w maju, jakby uczył się stawiania zdrowych granic tutaj, żeby barankowi było dobrze, ale żeby też tej drugiej osobie też było dobrze, bo wtedy jest, słuchajcie, fajny związek, kiedy szanujemy jakby granice, prawda, potrzeby też swoje oczywiście, ale też tej drugiej osoby, nie? Dobra, zobaczmy, co tutaj typowo w związkach, relacjach, miłości. Co tutaj mamy na maj dla baranka? Wiecie co? No nie wiem, czy mam te karty wszystkie. Tak, tak czuję, dobrze. To sobie je rozłóżmy. Wow, i wypadły dokładnie tyle, ile ma tu być. No dobrze, to czyli to na pewno jest dobrze. Tak, te... Te granice, to ustalanie granic, słuchajcie, nam się tu powtarza po raz drugi, bo mamy siódemkę buław, czyli to jest to samo, to jest ustalanie granic, to jest obrona swoich granic, to jest pokazywanie własnych wartości, obrona tych wartości. Natomiast bardzo dużo ognia, bo mamy tu króla buław, tutaj mamy siedem buław, tu nam się pojawia znowu, słuchajcie, paść buław, tutaj nam się pojawia pięć buław, więc mam wrażenie, takie poczucie, że niektóre baranki jakby bronią się, bronią swojej pozycji tak zapamiętale, nawet jeżeli nie ma takiej potrzeby. I tu jest właśnie to pokazane, że po prostu w ten sposób działając, jakby tracisz swoją energię niepotrzebnie, energię tą możesz wykorzystać, mógłbyś, baranku, wykorzystać w inny sposób, na przykład budując coś, bo tutaj mamy, zobaczcie, giermka pentakli, a tu już jest rycerz pentakli, czyli kolejna karta, prawda? Jakby tak patrząc, jest pokazane, możesz się czegoś nauczyć, coś, co potem wprowadzisz w praktykę do życia,
I to zdecydowanie da ci taki fajny fundament, zdrowy fundament, powiedziałabym. Czyli będąc w związku, słuchajcie, ja tu widzę, że dla nas baranków jest tu taka podpowiedź, że żeby uczyć się cały czas, jak ten zdrowy związek ma wyglądać, ale żeby też nie tylko oczekiwać od tej drugiej osoby, ale żeby też tu baranek się uczył, wprowadzał jakieś zmiany też w swoim może zachowaniu. Takie poprawki bym powiedziała, jeżeli tu baranek coś wyłapie u siebie, prawda? Jak to robić? Ja zawsze mówię, kochani, wystarczy, że się zastanowisz w jakiejś sytuacji, czy chciałbyś, czy chciałabyś być tak samo traktowana, traktowany. Jeżeli odpowiesz sobie, że nie, nie, absolutnie, no to chyba tutaj jest coś nie tak, prawda? Bo jeżeli ty sam, czy sama nie chcesz być tak traktowana, czy traktowany, a tak innych traktujesz, no to później to do ciebie wróci po prostu. Znowu mamy tu pazia drugiego, słuchajcie, mamy pazia pentakli, to jest paź buław. Czyli zdecydowanie, jeżeli chodzi o to właśnie wydatkowanie energii, powiedziałabym, tego ognia wewnętrznego u baranka, tutaj trzeba się czegoś nauczyć, bo zobacz, tu masz paź buław, a tutaj masz pięć pentakli, czyli jakby ta twoja energia jest roztrwaniana, tracona, bo pięć pentakli to jest właśnie ta strata, prawda? Czyli tu by się trzeba zastanowić, gdzie tracisz swoją energię niepotrzebnie jakby. Gdzieś może wydaje ci się, że tam jesteś w stanie coś zrobić jeszcze, ale tu karty pokazują, żeby to odpuścić, bo to jest strata czasu dosłownie. Zobaczcie, to jest strata czasu i energii. I ewidentnie czuję, że na pewno to dotyczy, słuchajcie, związków, więc każdy z was to musi się zastanowić, o co chodzi, o kogo chodzi. Pamiętajcie, że to nie muszą być związki romantyczne, może tu chodzić o związek, relację, jakąś znajomość. Gdzieś, gdzie ciągle musicie bronić siebie, ciągle musicie bronić swojego stanowiska, swoich wartości, gdzieś, gdzie czujecie się ciągle atakowani. I tutaj dalej, słuchajcie, to jest rada i ostrzeżenie, czyli uwaga, bo tak, mamy piątkę buław, znowu buławy, słuchajcie. Druga piątka nam się już pojawia. Piątki to są zawsze blokady właśnie, czyli jest to ewidentnie pokazane, że jakiś sposób myślenia gdzieś tutaj blokuje i to właściwie już drugi raz mamy pokazane. Tutaj jest pokazane, że sposób myślenia blokuje ciebie w pieniądzach, może też właśnie w budowaniu stabilizacji stałych rzeczy, stałych relacji. A tutaj jest pokazane, bo mamy buławy, że to też cię może blokować tak jakby w podążaniu za własnymi pragnieniami i też twoją tą energię życiową, bo dla mnie buławy to jest ta energia życiowa, ta chęć, że nam się chce wstać, robić. Więc gdzieś tu intelektualnie blokujesz sobie te dwa obszary i przez to obszar relacji nie jest dla, to jest dla ciebie jak pole bitwy. Słuchajcie, ja to tak zawsze z mojego doświadczenia mówię, jeżeli w związku nie ma partnerstwa, tak jak tu jest pokazane, kochankowie to jest na równi, traktują się po partnersku, nie ma kata, nie ma ofiary, są dwie osoby, które współpracują ze sobą i czują się tak samo ważne w tej relacji, nie ma tu jakiegoś poczucia, że ktoś jest ważniejszy, ktoś jest mniej ważny, rozumiecie, to jest po prostu równowaga. A tutaj widać, że po prostu relacja to jest pole bitwy. Zobaczcie, tu jest wojna dosłownie. Tu już jest jakby po bitwie ktoś został pokonany, czyli tu jest ofiara, gdzieś tu jest kat, prawda? Bo jak jest ofiara, to i musi być kat. Tutaj są jakby, tu bronię jakichś swoich wartości, czegoś bronię zaciekle. Później mamy, słuchajcie, rycerza pentakli, no czyli to jest coś takie wyciszenie, uspokojenie, czyli jakieś jest wyciszenie, jakieś uspokojenie, po czym znowu mamy pazia buław, czyli znowu to narasta i znowu jest wojna. I teraz pytanie, dlaczego, jeżeli czujesz, że tu o tobie mówię, że u ciebie jest taka pętla jakby, tak, że tu jest jakaś obrona, później jest wyciszenie, uspokojenie, znowu jest jakaś obrona albo atak wręcz, czy tak, po prostu taka sinusoida w związku, no to kwestia tutaj jest zastanowienia się.
Dlaczego tak się dzieje? Skąd ta agresja wynika? Może tutaj trzeba by coś przepracować sobie, słuchajcie. Może jakoś ten ogień uwolnić w inny sposób. Może, nie wiem, w sporcie, w ruchu, w większej ilości aktywności na przykład, prawda? Dobra, zobaczmy, co nam tu totemy podpowiadają. Mamy tutaj totem liska, słuchajcie, lisa i cyfrę 27. 27 to też jest 9, czyli zdecydowanie trzeba coś przemyśleć i zakończyć, prawda? Trzeba tutaj się zastanowić, sprytnie podejść do tego jakby, wyszukać w taki sprytny, mądry sposób, o czym ja tutaj mówię, bo tak naprawdę to coś, o czym mówię, to po prostu tylko tobie szkodzi. Bo czy byś nie chciał, baranku, mieć spokojnej, fajnej relacji po prostu, gdzie można się dogadać, gdzie nie ma tej ciągłej walki, prawda? Gdzie jest większy spokój, większa równowaga, gdzie jest partnerstwo. I teraz, kiedy poszukujemy tych problemów, a jakby w tej drugiej osobie, to tak naprawdę nigdy nic nam się nie uda zrobić, zmienić, bo nie da się zmienić drugiej osoby. Ale jeżeli chcemy na przykład zmienić relację, związek, to ja już zauważyłam, że bardzo pomaga, kiedy ja coś zmieniam w swoim zachowaniu, w podejściu, ta osoba widzi, że ja coś zmieniam i ona też się stara coś zrobić. Oczywiście, jeśli to jest związek na zasadzie właśnie współpracy, bo są oczywiście takie związki, gdzie jest ciągłe wykorzystywanie jeden drugiego, ale to wtedy też kwestia zastanowienia, czy chcesz być w takim związku, prawda? To jest inna rzecz. Dobra, to tutaj tyle, słuchajcie. Jeżeli tutaj patrząc na te karty, miałabym się zastanowić, czy w tym miesiącu maju ktoś może przyjść nowy do baranka, to jak najbardziej. Natomiast co jest specyficzne tutaj, to widzę, że baranek dosyć agresywnie może podejść do tej osoby i ta osoba po prostu może uciec przestraszona, dlatego że zazwyczaj osoby, które są spod znaku baranka, są dosyć intensywne w zachowaniu, w podejściu. Tam wiadomo, zależy, ile się ma jakich jeszcze żywiołów w pozostałych planetach. Ale właśnie baranki są dosyć ogniste i nie każda osoba jest przygotowana na taką ilość aktywności, działań, tego ognia, prawda, na dzień dobry. I tutaj też musicie o tym, kochane baranki, pamiętać, że jak kogoś nowego poznajecie, żeby dać, tak wybadać teren, po prostu na ile ta osoba jest w stanie od razu wskoczyć z tobą, jakby w ten twój normalny tryb, bo jak się już pozna baranka, jak się już tutaj jakaś nić zawiąże sympatii, uczucia, to wtedy łatwiej jest jakby to wszystko zrozumieć, nawet jak się jest takim mega najspokojniejszym, najbardziej nieśmiałym człowiekiem. I wtedy ten ogień wewnętrzny baranka można docenić, prawda? Ale jeżeli ten ogień wyskoczy przy pierwszym spotkaniu, to naprawdę można się przestraszyć. Tak, i to na pewno wiecie, o czym mówię, prawda? Więc tutaj, kochany baranku, jeżeli jesteś singlem i pragniesz kogoś spotkać nowego, pragniesz, żeby ktoś nowy przybył do twojego życia, to po prostu pozwól tej relacji pomalutku się rozwijać i przede wszystkim na spokojnie, bez takiego poganiania, bez szaleństwa i bez zbytniej obrony, ochrony, bo ja tutaj widzę, że ty tak naprawdę będziesz miał bardzo dobrą pozycję i wcale nie musisz się tu bronić, chronić, aczkolwiek warto tu jest zaryzykować i w to pójść, bo masz króla buław. I rycerz pentakli pokazuje, że to jest realna relacja, taka długometrażowa, stabilna na dłużej, ale ewidentnie, zobaczcie, on tu stoi, ten paś z tą buławą, a z tyłu wybucha wulkan, więc zdecydowanie takie wybuchy tutaj nie będą tu pomagały w tym. I to, czy ja mówię do tych osób tutaj singli, które chcą kogoś poznać, czy mówię do kogoś, kto ma stały związek już, to jeszcze raz powtórzę, wybuchy ognia nie będą nigdy pomagać. Takie traktowanie swojego partnera jak konkurenta, gdzieś, gdzie jest ciągły ring na przykład.
gdzieś, gdzie jest ciągła jakaś taka potyczka, czy to słowna, czy przepychanki. No niektórzy lubią mieć takie związki. Ja oczywiście szanuję, akceptuję, ale słuchajcie, ten z Was, kto nie chce mieć takiego związku, gdzie właśnie jest taka ciągła konkurencja, jakby taka przepychanka, czy to w rozmowie, czy w działaniu, no to tutaj, tak jak mówią nam, troszeczkę wyciszyć się, troszeczkę uspokoić i wprowadzić też więcej takiego planowania długodystansowego i takiego podejścia, gdzie też wychodzisz z jakimś działaniem, aktywnością, ale to wszystko jest w większej równowadze, bardziej konkretne, stabilne takie, bo baranek jest bardzo spontaniczny często, prawda? Więc tutaj niektórzy na przykład potrzebują czas, na przykład tam baranek coś zaplanował i rzuca, dzwoni, hasło, za 5 minut bądź gotowy czy gotowa, bo ja coś tu przygotowałem. No, dla niektórych to jest, słuchajcie, za dużo, dlatego w zależności, ty baranku, doskonale będziesz wiedzieć, co jest u ciebie takiego w zachowaniu, co można by nazwać tym ogniem. I tu kwestia zastanowienia, prawda? Czy to do ciebie pasuje, czy to z tobą rezonuje, czy to jest ok u ciebie w życiu, a jeżeli nie, to że może warto by to zmienić. Po prostu kwestia tego rodzaju. Zobaczmy sobie jeszcze w kwestiach finansowych i tu potem ogólnie spojrzymy jeszcze raz na ten rozkład pod różnymi względami. Mamy 8 pentakli, więc na pewno baranek będzie pracował intensywnie w maju nad czymś. Mamy króla mieczy, więc będzie tutaj potrzeba też takiego chłodnego podejścia, przemyślenia, przeanalizowania, zaplanowania. I mamy, słuchajcie, rycerza buław, czyli znowu ogień. Słuchajcie, jak sobie z tym poradzić? As pentakli i dwójka buław. Pięknie, słuchajcie, naprawdę dobre karty. Wezmę jeszcze tą wyrocznie i muszę sprawdzić, czy to widać tu do samego końca. Szkoda, że nie możecie mi podpowiedzieć, słuchajcie, było fajne. I tu mamy hołk, to jest, ojej, to jest sokół chyba, tak? Hołk czy jastrząb? Ach, ja i te po prostu spiryty. W każdym razie chodzi tutaj, żeby dać się prowadzić przewodnictwu. Hołk, macie hołk, sprawdźcie sobie, ale to jest chyba hołk. Sokół? Ach, dobra. Muszę sobie chyba gdzieś spisać te zwierzaki, słuchajcie, bo w głowie mi się miesza. O, widzicie wszystko fantastycznie, ale pięknie, ale się cieszę. Cudownie, fantastycznie. Dobrze, czyli kochani, dobra, skupiam się jeszcze raz. Na razie się na obszarze finansowym zatrzymajmy. Co tu fajnego jest? Są genialne dwie karty, bo mamy 8 pentakli i asa pentakli. Czyli jeśli chodzi o obszar finansowy, to jest szkoła, edukacja, wszystko co związane z jakimiś obowiązkami, materia. Słuchajcie, tu jakaś okazja dla baranka w maju się szykuje. I to przyjdzie nagle. Przyjdzie to nagle, przyjdzie to w dosyć nieoczekiwany sposób, będzie musiał baranek się dobrze zastanowić i ponieważ to jest ten ptak, który tak szybuje wysoko i tak się musi temu przyglądać, ja bym powiedziała, żeby bardzo dokładnie, no i mamy oczywiście króla mieczy, bardzo dokładnie to przeanalizuj. Tutaj baranku absolutnie żadna spontaniczność, nagła decyzja, szybkość, nie, tu jest, słuchajcie, potrzebna, bo mamy 8 pentakli i as pentakli, czyli zajmując się tym asem pentakli, trzeba się, zobaczcie, ten ptak patrzy tutaj na ten pentakl, ten na dwójce buław też patrzy w tą stronę, więc trzeba tej ofercie przyjrzeć się z każdej strony, dobrze przeanalizować, przemyśleć. Jak będą jakieś umowy, jakieś coś na papierze, przeczytać dokładnie, tym bardziej, jeżeli tu czuję dla jakichś baranków, że to będzie w obcym języku, słuchajcie, to jest bardzo niebezpieczne podpisywać coś, czego nie rozumiecie. Także tutaj bardzo dokładnie trzeba będzie się temu przyjrzeć, zrozumieć, żeby wynegocjować jak najlepsze warunki tego czegoś. Dla każdego z Was to będzie coś innego. Może masz jakąś firmę, gdzie są usługi i nie było tak dużo klientów. Jest tu szansa, żeby ta sytuacja się zmieniła na lepsze
i ta sytuacja się polepszy, ona oczywiście nie przyjdzie, to tak nie strzelić palcami i już się to zadziewa, bo macie tutaj przy tym rycerza pentakli, czyli to pomalutku będzie się zadziewać. Pomalutku ta sytuacja będzie się rozwijać, ale ponieważ jest rycerz pentakli i król mieczy, trzeba, no i oczywiście tu mamy rycerza buław, więc będzie trzeba zadziałać, być aktywnym tutaj, być odważnym w tym wszystkim, dopytywać, dowiadywać się, przyglądać, postrzegać to wszystko na siódmą stronę rentgenem prześwietlać. Ale słuchajcie, pierwsza karta jaka wypadła, więc jakbyś się zastanawiał, baranku, no dobra, to ja co mam zrobić? Podejmij się ryzyka, bo ta karta, ten król buław mówi zawsze czasem, warto zaryzykować, ale jedynie wtedy, kiedy będziesz czuł, baranku, że to jest coś, czego pragniesz w sercu. Bo król buław idzie za pragnieniami swoimi wewnętrznymi, za tym wewnętrznym instynktem. I zobaczcie, tak po skosie patrząc, macie króla buław, a tutaj jest dwójka buław, więc król buław musi usiąść na chwilkę, tak się zastanowić, widzicie, on tu siedzi, myśli i zastanowić się, w którą stronę ja chcę pójść, czego ja tak naprawdę pragnę, czy to jest spełnienie moich marzeń, gdzie mnie to doprowadzi, czy to jest dla mnie dobre. Rozumiecie? Po prostu to tutaj sobie przewaluować, dokładnie przeanalizować, przemyśleć, oszacować i później praca skrupulatna bardzo pomoże. Jakoś czuję, żeby tam tu wrócić Wam jeszcze do tej miłości, dlatego że ten zwierzak lis, on mi często mówi, no bo wiadomo, lisy są też postrzegane jako jakieś oszustwo. Więc ja bym powiedziała, że tu dla kogoś jest taki przekaz. Uważajcie, kochani, żeby w tym miesiącu, w maju, nie dać się jakiemuś oszustowi wciągnąć w jakieś dziwne sytuacje. Sytuacje przykre, bo tu macie i 10 mieczy i 5 buław, więc no i tu jest to 7 buław, więc tu mamy tego pazia buław. On się przygląda, myśli, analizuje, zastanawia się, iść to czy nie. Jest gotowy, prawda, ale nie ma jeszcze tego działania u niego. I tutaj mieliście tą piątkę pentakli. Słuchajcie, piątka pentakli to jest strata zawsze. Jakaś strata. Więc ja bym tu bardzo uważała. I to jest pokazane, ten lis jest w rejonie, słuchajcie, w obszarze relacje, związki, miłość. Więc uważajcie tutaj, żeby nie dać się komuś, no nie wiem, tak słyszę słowo wyrolować, dosłownie. Każdy z Was będzie tutaj indywidualnie postrzegał i na pewno ja czuję, że będziecie wiedzieć, o co chodzi. No, u siebie. Każdy w swojej sytuacji niech tak pomyśli, pozastanawia się. Widzicie, kart nie wyjęłam jeszcze, ojej, ojej. Zobaczymy teraz, jakie... jakie, kochani, minerałki tu będą dobre dla baranka w maju. I ja bym to tak zrobiła, że wyciągnę trzy karty. Pierwszy, drugi, trzeci stosik. I zobaczymy, tutaj też będziecie mieć takie dodatkowe stosiki, jakby oprócz tego, co tam na końcu jeszcze zrobimy. Pierwszy, drugi i trzeci. I wiecie, co tak sobie pomyślałam, bo wiem, że lubicie te karty, może jeszcze weźmiemy sobie dodatkowo na tak nie, dobrze? To będziecie mieć takie, kurczę, nie lubię jak się to tak rujnuje, no ale to nic, potem poprawimy. Czyli tak, dobra, nieważne, pierwszy stosik, drugi, trzeci i tu jeszcze zadaj sobie jakieś tak nie pytanko i tutaj będą też pierwszy, drugi, trzeci odpowiedzi, tak? Także się zastanów chwileczkę. Pierwszy, drugi, trzeci, tak? Zobaczmy pierwszy. Mamy fluoryt. Tu może dajmy fluoryt. Piękna karta, słuchajcie, piękny minerał. Fluoryt zawsze pomaga w rozwoju, zawsze pomaga w podniesieniu wibracji, w podniesieniu, no dla mnie też i nastroju. Jest to bardzo silny minerał, który też pomaga poczuć tą energię, czyli tutaj, ja tak czuję jedyneczki dla Was, że tutaj trzeba by coś zrobić, żeby poczuć, w którym obszarze coś jest dla Ciebie
do zrobienia, coś jest dla ciebie do załatwienia. Czyli tak naprawdę, jeżeli się zastanawiasz, o co tu chodzi, kto mi to powie, ty sam jesteś w stanie odpowiedzieć sobie na to, bo fluoryt mi się łączy właśnie z tym wewnętrzną mądrością, jakby na przykład z kartą pustelnika, prawda? Czyli usiąść, zastanowić się. Tutaj mamy podpowiedź jeszcze, odnajdź swój wewnętrzny spokój. I tu mamy tą kartę właśnie rycerza pentakli, który właśnie jest taki wyciszony, uspokojony. Więc tak czuję, że odnajdziesz sobie odpowiedź na to pytanie w sobie. I słuchaj, tutaj tą kartę jeszcze, niewłaściwy czas. Czyli to nie jest właściwy czas, to coś, o co pytasz. Zobaczmy drugi stosik. Mamy sodalit. Wypowiadaj swoją własną prawdę. Sodalit to jest dla mnie jeden z minerałów czakry gardła, czyli wypowiadaj swoją prawdę w taki sposób konkretny, ale też spokojny, dyplomatyczny, bo sodalit wycisza, uspokaja, uziemia bardzo. Na pewno coś będzie trzeba z kimś przegadać, przedyskutować. Jakaś prawda tutaj może wyjść na jaw, tobie dwójeczko, bo mamy te 10 mieczy tutaj i karta tak. To, o co pytasz, odpowiedź jest tak. Dajmy sobie może tutaj. I jeszcze ten trzeci stosik dla baranka. Mamy rodochrosajt. Rodochrosajt. Pamiętaj o swojej wartości, czyli pamiętaj, że jesteś wartościową osobą. Nie daj sobie wmówić, że jest inaczej, bo właśnie tu czuję, że tu jakaś sprytna osoba może próbować to, co powiedziałam przedtem. Dziwne słowo, ale czuję wyrolować. Jakby wmawiając tobie, że na coś nie zasługuje, że ta osoba bardziej na to zasługuje, na to coś. Może chodzić też o pieniądze, także uważajcie, kochani. I odpowiedź jest może. Czyli nie ma jednoznacznej tutaj w tym przypadku odpowiedzi. No dobrze, kochane baranki, czy ja tu jeszcze coś takiego dla was bym chciała, ogólnie patrząc na to, patrząc, słuchajcie, na te zwierzęta mocy, na te totemy tutaj, mamy podpowiedź, żeby pozwolić się prowadzić swojemu wewnętrznemu instynktowi, bo dzikie ptaki, słuchajcie, one zawsze się dają prowadzić swoim instynktom wewnętrznym i dzięki temu są w stanie przeżyć, prawda, na zewnątrz, w naturze, jakby w dzikiej naturze, prawda? Więc tutaj zdecydowanie dajcie się prowadzić wewnętrznemu instynktowi. Uwaga właśnie na takie foksowe zachowanie, czyli takie lisie zachowania, wypatrujcie tego, bo zobaczcie, ten ptak jest w stanie wypatrzyć, prawda? Czyli wypatrujcie takich jakichś dziwnych, podejrzanych zachowań i tu może będzie trzeba się obronić przed tym. Mieć tą siłę w sobie, żeby się obronić. I mamy, wydaje mi się, że to jest mrówkojad, właśnie to ustalenie takich zdrowych granic. Więc żeby tobie było dobrze, ale żeby też innym było dobrze, takie poszukiwania, bym powiedziała, równowagi. I ta szóstka mieczy też mówi o tym, by pójść, podążać w kierunku, który da ci większą równowagę, większą harmonię. I jeżeli wcześniej były jakieś kłopoty, to tutaj jest podpowiedź, że to idzie już w lepszym kierunku. Dobrze, to tyle. Jeżeli ktoś z was by chciał tu jakieś bliźniacze płomienie, bratnie duszyczki, to jak najbardziej, słuchajcie, mamy kartę kochanków. Aczkolwiek, czyli może się takie coś pojawić, zjawić w twoim życiu, aczkolwiek, słuchajcie, baranki, ja nie wiem, czy to jest dobry miesiąc na to, biorąc pod uwagę tutaj, co się będzie działo, by poznawać kogoś nowego. Tak jakby mam wrażenie, że maj będzie lepszym miesiącem dla ciebie, baranku, żeby się skupić na obszarze finansów, edukacji, rozwoju, doszkalania się, bo tutaj są fajne rzeczy będą przychodzić. Natomiast w obszarze relacji, związków, ja bym się naprawdę przyjrzała tym swoim relacjom, związkom, no i też swojemu zachowaniu, tak jak mówiliśmy na początku, czy coś by tu może wprowadzić. I uważajcie, słuchajcie, na te straty, też finansowe straty, właśnie energii, czy nie marnotrawisz swojej energii gdzieś, gdzie tak jakby para idzie w gwizdek po prostu. Może, nie wiem, to jest może za dużo
spędzania czasu w jakichś mediach społecznościowych, czy przed telewizją, czy cokolwiek by to nie było, zastanów się, baranku, gdzie po prostu marnotrawisz swoją energię. Dobrze, dobrze, tyle, kochani. Życzę Wam fantastycznego miesiąca maja. Pamiętajcie, że macie jeszcze kwartalnik, który jest nagrany i on jest jeszcze też na maj, więc zobaczcie sobie tam jeszcze, przypomnijcie, co to po prostu w tym maju, w tym kwartalniku było. Oczywiście na czerwiec już będzie też nowy miesięcznik, nowy na miesiąc będziecie mieć horoskop i też będzie nowy kwartalnik od czerwca. Ale póki co mamy jeszcze nagrany, także serdecznie zachęcam, słuchajcie, do obejrzenia. Dobrze, kochani, tyle. Życzę Wam fantastycznego miesiąca maja. Pozdrawiam. No dobrze, to teraz co? Robimy byczka. Byczek w maju 2021 roku. Zobaczmy najpierw, co idzie do byczka tak ogólnie. Byki, byki, maj 2021. Pamiętajcie, kochane byki, że mamy też jeszcze kwartalnik nagrany. Znajdźcie sobie, ja może wstawię w opisie ten filmik. Tam jest jeszcze na maj i potem od czerwca będziemy mieć nowy kwartalnik, więc tam sobie też dopatrzcie, bo czuję, że tam też będą jakieś jeszcze informacje. Maj dla byka. Tak ogólnie, co idzie nowego, co jest ważne, co będzie najważniejsze, czym się zająć, na co zwrócić uwagę. Byki w maju. Byki, 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 maj. Dobrze, coś mamy. Byki będą, mam wrażenie, na swój sposób rozpieszczone ilością ofert, które mogą przyjść. Jakaś nowa droga, nowa ścieżka, będzie trzeba dokonać wyboru, ale najpierw będzie trzeba się temu dobrze przyjrzeć i poszukać informacji na ten temat, coś więcej się dowiedzieć, bo mamy giermka mieczy, siedem kielichów, głupiec i giermek mieczy. Co ciekawe, słuchajcie, wszyscy oni patrzą na te kielichy. Więc tak czuję, że maj dla byczka może tu być pod takim względem ważny, że na przykład będzie trzeba się zastanowić nam byczkom, czego tak naprawdę pragniesz w życiu, gdzie chcesz być, z kim chcesz być, co chcesz robić, czego chcesz się jeszcze nauczyć, jaką podróż chcesz jakby wyruszyć dalej, prawda? Gdzie chcesz teraz pójść, czy chcesz coś zmienić, co chcesz nowego budować. Sobie z tym poradzić. Piątka pentakli i gwiazda. Piątka pentakli zawsze mówi o stratach, kochani, więc tu po prostu to są rady i ostrzeżenia, czyli uwaga na to, żeby zbyt, ja bym powiedziała, lekkomyślnie nie podchodzić do pieniędzy, to na pewno. Żeby nie mieć też jakiś, tak czuję, bo mamy, słuchajcie, piątkę pentakli i kartę gwiazdy. Tak czuję, uwaga na takie nierealne na dany moment marzenia. Że nie wszystko, co masz w głowie w tym momencie, jest w stanie spełnić ci się w tym momencie po prostu. I mamy, słuchajcie, totem zwierzęcy antylopy. Przyspiesza u ciebie wszystko, przyspiesza u ciebie życie, przyspieszają rzeczy, które wcześniej były przyblokowane. Czuję, kochani, że dużo rzeczy może przyjść do byka w maju, może jakieś oferty pracy mogą być, bo mamy głupca, także tak naprawdę wszystko, kochani, wszystko może pojawić się w znaczeniu wszystko, że bardzo dużo rzeczy z każdego obszaru, więc może najpierw dopytajmy byk, byk, byk w maju. Ta piątka pentakli tu jedynie jest takie uwaga, uwaga. O, i nam się pojawia druga piątka. Piątka kielichów pod siódemką kielichów. Słuchajcie, na pewno trzeba uwolnić jakieś, chciałam powiedzieć, pretensje, żale, no jakieś takie trudne rzeczy z przeszłości, czyli gdzieś tu jeszcze jakieś emocjonalne, takie toksyny, bym powiedziała, byczek ma w sobie, co trzeba uwolnić. Ale jest jakaś nowa oferta, słuchajcie, i to w miłości. Wow, ewidentnie albo kogoś poznasz nowego, byczków w maju,
I będziesz, i to będzie naprawdę coś niezwykłego. Zobaczmy jeszcze dalej, ale czuję, bo tu mamy głupca, czyli zupełnie nowy początek dla ciebie. Nawet czuję tutaj przeprowadzka, zmiana miejsca zamieszkania. Dobra, idźmy dalej, bo na razie tutaj tak czuję bardzo dużo. Oj tak, decyzja będzie do podjęcia bardzo trudna i jest tu pokazane, przyjrzyj się temu dokładnie. Zobaczcie, mamy Jermka Mieczy i tutaj jest dwójka buław, czyli przemyśl, przeanalizuj to bardzo dokładnie. Co ci się kalkuluje, czy to ci się kalkuluje, czy to jest realne na ten moment? Uwaga, jedynie właśnie ta piątka kielichów tu na początku, żeby nie być takim troszkę niewdzięcznym, bym powiedziała jakby, ojeju, takie, czasem tak jest, że coś przychodzi, my coś tam mamy w głowie, wyobrażamy sobie, jakby to powinno wyglądać i można stracić na przykład jakąś okazję, blokując się jedynie na przyjście tego czegoś. A tutaj jest pokazane, otwórz się na to, ale jednocześnie pozwól, żeby to się zadziewało powoli, niech to się pomału zadziewa, bez szaleństwa. I jeżeli będziesz mieć jakieś wątpliwości, bo ta piątka to też są takie wątpliwości, takie negatywne właśnie poczucie jakiegoś przyblokowania, mam iść czy mam zostać, nie wiem co mam zrobić, prawda? Przyblokowanie, każda piątka dla mnie to jest przyblokowanie. Więc tu w emocjach, więc po prostu, ponieważ masz as pentakli, dostajesz tą szansę od losu tutaj. Kwestia, co ty z tym zrobisz, zależy to tylko od ciebie. Ale słuchajcie, tutaj znowu patrząc, czuję, pamiętaj, że nie wszystko złoto, co się świeci i żeby dobrze wybrać. Bardzo ważne jest dla ciebie, byczku, żebyś w tym miesiącu maju dobrze wybrał, dokonał dobrego, mądrego wyboru. Zobaczmy, jak sobie tu byczek w relacjach, związkach ma poradzić. Wow, no to jest kosmos, słuchajcie, bo nam się pojawia siódemka kielichów. Po raz drugi. Czyli właśnie w relacjach, związkach może być dobrobyt dla byczka. Czyli po prostu może przyjść więcej osób do twojego życia i będziesz musieć dokonać wyboru. Mamy kartę siły, czyli no to jest odwaga, to jest siła, to jest chęć działania, to jest pokazane, czasem warto zaryzykować, prawda? Czasem warto pozwolić sobie na to, by zrobić coś, czyli wyjść ze strefy komfortu, co wcześniej wydawało ci się kompletnie nierealne. Aczkolwiek ta karta, ona dla mnie ma bardzo wiele znaczeń. Na przykład czuję pod tą kartą zawsze osoby bliskie, przyjaciół, ktoś, kto może tobie dopomóc, jakby podpowiedzieć ci, pokazać ci, czy to jest dobra droga, czy to jest właściwa droga. Tuż za ósemką, słuchajcie, mamy dziewiątkę, czyli pustelnika, więc te karty dla mnie tak tutaj gdzieś ta dziewiątka nam się pokazuje, tak ją gdzieś tu czuję, może, no nie wiem, zobaczymy, może się pokaże. Chodzi o to, żebyś dobrze się zastanowił, przemyślał, czy to jest dla ciebie, czy to jest spełnienie twoich marzeń. I pamiętaj, znowu czuję, powtórzyć, nie wszystko złoto, co się świeci, czyli jakby poszukuj tych informacji głębiej, bądź taki dociekliwy tutaj na ten temat, jeśli to będą dwie osoby na przykład, pozwól sobie, by poznać obie, zanim podejmiesz decyzję, rozumiesz, po prostu, żeby być tu takim precyzyjnym, dokładnym w tym. Mamy, słuchajcie, cyfrę 66. Cyfra 66 ma mnóstwo przeróżnych, słuchajcie, znaczeń. Natomiast szóstki, ponieważ tu są dwie piątki, mamy piątkę kielichów i piątkę pentakli, tu się pojawiają dwie szóstki, mam takie poczucie jakby, i tu mamy białego kruka, słuchajcie, białe kruki to jest coś wyjątkowego, czyli mam takie poczucie, jakby do byczka miało przyjść coś wyjątkowego, co pomoże byczkowi poukładać pewne rzeczy, zrównoważyć w twoim życiu, więc fantastyczne. Aczkolwiek wiadomo, białe kruki to są bardzo rzadkie zwierzęta, prawda? Natomiast czasem można niedocenić, przeoczyć takiego białego kruka, bo one nie zawsze są piękne, po prostu z zewnątrz, to chcę powiedzieć. Więc tu byczki kochane, musimy uważać na to, by ten wybór, by dokonać właściwego wyboru.
I tu mamy to pod kartą gwiazdą. Czyli tak naprawdę w serduszku, w sobie, ty byczku, doskonale wiesz, czego ty chcesz, czego ty pragniesz. Po prostu idź za tym, ale tu czuję, słuchajcie, żeby... I znowu to czuję, nie wszystko złoto, co się świeci. No kurczę, tyle razy już to usłyszałam. Jakby, żeby nie iść tam, gdzie jest dużo finansowo, tylko iść tam, gdzie czujesz, że twoje marzenia zostaną spełnione. Ojejku. No dobrze. Idźmy dalej. Na razie zobaczmy ten ostatni tutaj obszar pieniędzy, edukacji, szkolnictwa, obowiązki, dom, wszystkie rzeczy, które są związane z naszym życiem codziennym. No ciekawe, słuchajcie, generalnie karty mamy bardzo fajne byczki, kochane. Tu co mamy w ostatnim rządku? Mamy siódemkę buław, mamy królową buław, mamy, słuchajcie, giermka kielichów, królową kielichów i cesarza. Wow. I to jest w obszarze pracy. Więc tak, jedna rzecz, którą już tu czuję na samym początku. Pamiętaj, kochany byczku, że w pracy emocje nie powinny być priorytetem, nie powinny być czymś, co dowodzi. W pracy trzeba zachować zimną krew, mamy, bo tutaj jest jak sobie z tym poradzić. Mamy cesarza i mamy królową kielichów. Królowa kielichów uczy się, jak powstrzymywać swoje emocje, jak równoważyć te emocje, jak pracować na emocjach, by one przysługiwały się jej, by były jej siłą, zobaczcie. Tak naprawdę emocje to jest niesamowita energia. Emocje mogą pomagać byczkowi rozwijać związki, relacje, dochodzić tutaj do niezwykłych rzeczy finansowych, zawodowo na przykład, czy w szkolnictwie, w edukacji, prawda? Albo mogą szkodzić byczkowi, bo jest ich za dużo, bo tłumią jakby, bo widzicie, czasem emocje tłumią nasze, jak to powiedzieć, takie postrzeganie na chłodno pewnych rzeczy. A tutaj jest pokazane cesarz. Zobaczcie, jaki on jest skoncentrowany. Skoncentrowany na celu, na planie, na budowaniu. Wie, czego chce, wie, w którą stronę chce pójść, ale pod tą kartą mamy energię barana, słuchajcie, więc też ogień. No i właśnie ten ogień tutaj, zobaczcie, tu mamy dwie ogniste karty, mamy królową buław ogień i mamy siedem buław ogień w połączeniu z wodą, to jest zawsze kosmos, więc ogień i woda, czyli ja tak czuję, kochane byczki, że w tym miesiącu, poza tym, że ktoś z nas będzie miał do czynienia z baranem i tu z lwem ewentualnie, bo to są te wielkie arkana, no i mamy kartę głupca, ale w sumie pod kartą głupca to ja zawsze widzę przeróżności, natomiast tu jest wodnik jeszcze. Tak typowo, słuchajcie, te wielkie arkana, co nam wybijają, czyli wodnik, lew, baran. I teraz ja chciałam powiedzieć, tak, w pracy, w szkolnictwie, w obowiązkach, w formalnych rzeczach, jakieś sprawy urzędowe, załatwienia i tak dalej, tutaj właśnie będzie trzeba byczkowi, jak to powiedzieć, trzymać emocje na wodzy, bym powiedziała. Tu w ogóle to nie wygląda jak byka energia, bo tu mamy, słuchajcie, buławy, ogień i mamy mnóstwo wody. Czyli po prostu w pracy, właśnie w tych formalnych sprawach, załatwieniach, nie wiem, w szkole, zależy czym się tam zajmujesz w życiu, możemy być testowani, że tak powiem, na cierpliwość, bo mamy siódemkę buław, czyli będzie trzeba tu jakby bronić swojej pozycji, zbronić swojej wartości, bronić swoich moralnych jakichś wartości, może swoich zasad, swoich opinii, swojego stanowiska. Przeróżności tu mogą być, ale słuchajcie, co jest fajne, jest, ta karta mówi, jesteś na wygranej pozycji, czyli tak naprawdę zastanów się, czy warto wchodzić w te potyczki, zastanów się, czy warto wchodzić, czy warto się w ogóle bronić.
ponieważ te rzeczy, które będą przychodzić, będą pomagały byczkowi uczyć się właśnie tych emocji i uczyć się właściwego wykorzystania emocji. Przede wszystkim, co ja tu wszystko to mówię, tak zbierając do jednego zdania, po prostu, byczku, wykorzystaj swoją energię emocji dla dobra, nie bierz osobiście rzeczy, które będą przychodzić, traktuj to jako naukę, jako rozwój. To na pewno pomoże ci dojść do fajnych rzeczy, bo mamy na końcu cesarza. Czyli jeżeli mądrze wykorzystamy jako byczki tą energię, której będziemy mieć dużo i pójdziemy za głosem serca, będziemy gotowi, by nauczyć się czegoś nowego właśnie na temat siebie samego czy tych emocji, które przychodzą z zewnątrz, to karta cesarza pokazuje, że jesteśmy w stanie w maju zbudować jakiś mocny, stabilny fundament gdzieś, gdzie będziemy postrzegani jako profesjonaliści. Bo pomyślcie sobie, co by się działo, jakby w pracy wszyscy brali wszystko osobiście i popadali w jakieś histerie i płacz, kiedy ktoś tam na przykład coś komuś wytknie, czy skrytykuje, czy się czasem zdarzy, ktoś na kogoś nakrzyczy w pracy, prawda? Co by to się wyprawiało wtedy w tej pracy? A teraz sobie wyobraźcie takie same na przykład biuro, gdzie wszyscy potrafią na chłodno podchodzić właśnie, biorą krytykę jako konstruktywną krytykę, potrafią się dogadać na spokojnie, prawda, bez tych takich wyskoków energetycznych, powiedziałabym, tych ognistych wybuchów. Nie wiem czemu, słuchajcie, będziemy aż tak jako byki ogniści w maju, no przecież to jest w ogóle nie nasza natura, prawda? Jeśli ktoś z was ma dużo ognia w swoim kosmogramie, no to tak, to będzie wychodzić. Jeżeli masz dużo wody w swoim kosmogramie, to będzie wychodzić. Ale abstrahując już od tego wszystkiego, co powiedziałam, w tym miesiącu maju byczek ma szansę stworzyć, zbudować coś, co będzie takim fundamentem, takim zarodkiem, powiedziałabym, takim pierwszym fajnym piętrem, bym powiedziała, albo piwnicą, jakbyś to nie nazwał, pierwszą płaszczyzną, na której będziesz mógł dalej budować. To jest też coś, co czuję, że budujesz już dosyć długo, byczku. To nie jest coś, co tak, o, po prostu 5 minut temu zacząłeś. To jest coś, nad czym długo już pracujesz. Jesteś temu tu poświęcony, bo mamy, słuchajcie, buławy, to jest tak, no i oczywiście cesarza, czyli to jest pełne zaangażowanie, praca, budowanie właśnie, kreowanie, cały czas podążanie w kierunku dopracowywania, prawda? Nauka i później znowu wcielanie w życie, prawda? Królowa tutaj, tylko buław, ona mi zawsze mówi o prawie przyciągania, więc pamiętaj też, kochany byczku, że co wysyłasz, to wraca. Co dajesz, to dostajesz. I teraz, słuchajcie, dzisiaj przyszło do mnie bardzo fajne zdanie. Jeżeli jesteś niezadowolony z tego, co dostajesz, co do ciebie przychodzi, zastanów się, co oferujesz i co wysyłasz, co dajesz ludziom po prostu. Bo jeżeli nie jesteś zadowolony z tego, co przychodzi, to może warto się zastanowić, jak ty traktujesz innych ludzi, z czym do nich wychodzisz po prostu. Zobaczmy jeszcze, jaka tutaj karta, jakiś zwierzątko mocy może nam tu. Mamy Wasp Spirit, czyli to jest duch osy. I tu jest pokazane, słuchajcie, że czasem życie żądli. No tak. I to jest właśnie summa summarum. Czy nie jest to, słuchajcie, podsumowanie tego, co powiedziałam, że właśnie by nie brać osobiście rzeczy, które czasem przychodzą od innych w obszarze właśnie praca, szkoła, obowiązki, urzędy, nie wiadomo co. Bo nieraz się tak zdarza, że ktoś ma zły dzień i palnie coś, albo napisze głupi komentarz, znaczy głupi w znaczeniu taki złośliwy, albo no nawet wredny, prawda? Nie dlatego, że ta osoba taka jest na co dzień, tylko akurat w tym dniu na przykład, no coś jej tam, nie wiem, nie poszło, coś tam się źle poczuła, wszystko jedno. I gdzieś po prostu kumuluje tą negatywną energię. I tu czuję, że mogą być byczki takie żądlone, że tak powiem, w tym miesiącu maju, ale znowu, nie jest to, kochani, po to, żebyśmy czuli się ofiarami, bo tutaj, słuchajcie, jest piątka pentakli, właśnie, to jeszcze tu czuję.
Uważaj, żeby nie wchodzić w energię, poczucie bycia ofiarą. Jest pytanie, słuchaj, byczku, czy ty jesteś ofiarą w życiu, czy chcesz być zwycięzcą i spełniać swoje marzenia? Tu jest ofiara, tu jest zwycięzca. Tu jest zwycięzca. No, kim chcesz być? Kim jesteś? Więc jeżeli powiesz, że jestem zwycięzcą, to pamiętaj, że jak będą przychodzić od ludzi jakieś dziwne rzeczy, to sobie przypomnij to czytanie. Spróbuj się zastanowić inaczej. Dlaczego to przyszło? Czemu ten ktoś mi coś takiego mówi? A może mi się zdarza czasem tak wystartować do kogoś, prawda, bo mam gorszy dzień na przykład. No takie, wiecie, tak po prostu zastanowić się, czemu to przyszło. A nie, że od razu, ojejku, tak jestem pokrzywdzony, bo mi tak ktoś coś powiedział. Nie mamy wpływu, kochani, na to, co mówią, robią inni ludzie. Absolutnie nie mamy wpływu. Mamy wpływ na to, jak my to odbierzemy. Prawda? Jak na to zareagujemy także. Generalnie, jak tak patrzę, słuchajcie, miesiąc fantastyczny, aczkolwiek jest tu kilka wyzwań dla nas do przeżycia, do przejścia. Na pewno będzie bardzo poważna decyzja do podjęcia. Decyzja, powiedziałabym, życiowa dla niejednego baranka, chciałam powiedzieć. O, no tak, bo popatrzyłam na tą kartę. No na pewno tutaj ktoś ma baranka. Dla niejednego byczka będzie życiowa decyzja do podjęcia. I tak w sprawach relacji, związków, jak i sprawach zawodowych. W sprawach zawodowych będzie trzeba się czegoś nauczyć, będzie trzeba coś zrozumieć, będzie trzeba coś usprawnić, ulepszyć i planować, zastanawiać się. Zastanów się właśnie, byczku, czy masz jakiś długoterminowy plan na siebie, na swoje życie zawodowe. I jeżeli chodzi tutaj ogólnie relacje, związki, to będzie dużo do wyboru i też tak tu czuję, żebyśmy jako byczki uważali, żeby nie traktować innych ludzi jako opcje, żeby uważać, żeby po prostu, bo czuję, że będziemy mieć mnóstwo tego ognia, siły. Czemu ziemski znak będzie miał tyle ognia w maju? No zobaczymy. Każdy z nas to będzie przeżywał inaczej, ale uwaga właśnie, żeby tym ogniem nie krzywdzić innych, dosłownie. Na przykład jeżeli tam będziesz mieć faktycznie do wyboru relacji, bo na przykład wcześniej była posucha, nie było nikogo, nagle masz dwie osoby, albo byłeś w związku, poznajesz kolejną osobę i co ja mam teraz zrobić, to żeby tak z serduszkiem podchodzić. Jak byś chciał, żeby ciebie traktowano, to też tak traktuj i przede wszystkim dobrze zbadaj to, przyjrzyj się temu, zastanów się, poszukuj tego białego kruka. Gdzie tam jest ten biały kruk? W której z tych osób na przykład, prawda? To ci tu na pewno, słuchaj, byczku, pomoże. Weźmy sobie jeszcze, słuchajcie, weźmiemy sobie taki mini, jeszcze wybierz kartę. Zobaczymy, jakie minerałki dla byczków. Będziemy mieć trzy i weźmiemy te karty takie, tak nie, bo wiem, że lubicie je bardzo. Tak, czyli mamy trzy stosiki. Pierwszy, drugi, trzeci. I tu jeszcze pamiętajcie, to jest taka krótka odpowiedź. Tak, nie. I tu sobie zobaczymy w każdym z tym stosiku. Jak potrzebujesz, zatrzymaj na chwilkę. Możesz sobie oczywiście wyciągnąć dwie. Możesz sobie wyciągnąć trzy, jeżeli masz ochotę. Zadaj sobie pytanie do każdego stosiku. To jest cały miesiąc, słuchajcie. Więc mnóstwo się będzie działo, mnóstwo pytań na pewno każdy z was ma. I oczywiście kwartalnik sobie zobaczcie koniecznie, bo tam te kwartalniki wyszły genialne, słuchajcie. Ja sobie na pewno obejrzę na maj, jeszcze raz sobie przypomnę. I co? I zobaczmy sobie. Stosik numer jeden. Mamy kwarc różowy. Otwórz swoje serduszko, czyli no to zdecydowanie ktoś tu będzie się... Ktoś tu pozna kogoś, ktoś tu poczuje miłość. Może masz kogoś przy sobie długo i nagle oczy ci się otworzą, ojejku, czuję coś do tej osoby, prawda? Generalnie kwarc różowy, słuchajcie, to jest kamień miłości i mówi o miłości. Odpowiedź na twoje pytanie to jest tak. Więc jakieś tam pytanie sobie zadałeś, masz odpowiedź tak. Drugi, słuchajcie, stosik to jest azuryt. I to jest właśnie... Get laser focused, czyli tak się dokładnie przyjrzyj, jakby rentgenem, przyjrzyj się temu czemuś. Właśnie ja mówię, żeby wyszukać ten wartościowy dla ciebie,
to, a czy relacja, czy osoba, czy oferta, cokolwiek by to nie było, doskonale się temu przyjrzyj, bardzo dokładnie, bardzo precyzyjnie, pobyczkowemu, nic tu nie rób na wariata. Przyjrzyj się temu. I twoje pytanie i masz odpowiedź mało prawdopodobna. Dobra, i trzeci stosik. Mamy apatyt. Wyjdź ze swojej strefy komfortu. No i zobaczcie, że tu czuję właśnie, to są te same kolory, jakbyście tu zobaczyli, prawda, na tej karcie. Czuję, że właśnie ten biały kruk, czyli to coś niezwykłego, co do ciebie przyjdzie, może zupełnie innego, nowego, może się nie spodziewasz czegoś takiego, sprawi, że będziesz musiał wyjść ze strefy komfortu. I może właśnie to nie będzie zbyt komfortowe dla ciebie, możesz się poczuć zagubionym, tak jak tu jest pokazane, ale na pewno da ci to wymierne korzyści, bo masz as pentakli, bierz, łap tą ofertę, uważaj, żeby nie przegapić, no. I znowu to czuję, żeby powiedzieć, jejku, nie wszystko złoto, co się świeci. No, ja was przepraszam, ale ja po prostu mówię to, co czuję, że mam powiedzieć z channelingu. I mamy odpowiedź, niewłaściwy czas. Tak, dobrze kochane byczki moje, trzymam kciuki. A, jeszcze oczywiście życzenia dla nas wszystkich. Niech nam się szczęści, słuchajcie, niech nam się darzy. Zdrowia dla każdego nas, jak najlepszego, słuchajcie. Radości i spokoju w tym miesiącu nam życzę. Życzę, żebyśmy byli w stanie zapanować nad tym ogniem, który tu gdzieś będzie próbował szaleć w nas, żebyśmy potrafili podjąć tą właściwą decyzję, żebyś każdy z nas umiał odnaleźć tego białego kruka u siebie w swoim życiu w tym maju, w tym miesiącu, żeby każdy z nas unikał niebezpieczeń, zagrożeń i strat, żeby się tak udało przyjrzeć, właśnie zobaczyć tak szczegółowo i żeby się udało tego uniknąć. No i oczywiście, kochani, spełnienia marzeń w każdym obszarze dla każdego byczka w miesiącu maju. Oczywiście tu mamy kartę gwiazdy, więc spełnienie marzeń. Tylko zastanów się znowu, byczku, czego pragniesz. Musisz wiedzieć, czego pragniesz, żeby wiedzieć, co wybrać. Życzę, kochani wam, wszystkiego dobrego w tym miesiącu maju. I pamiętajcie jeszcze, zobaczcie do kwartalnika, bo tam są też genialne informacje. I co? I słyszymy się w następnym nagraniu. I to moje krzesło, słuchajcie, to jest straszna gaduła. Dobra, większa ode mnie nawet. Lecę już, pa, trzymajcie się, buziaki. Dobrze, kochane bliźniaczki, to teraz zobaczymy, co słychać u was w miesiącu maju. Co tu w maju dla bliźniaczków, moich kochanych? Oczywiście wszystkiego dobrego dla wszystkich bliźniąt, które tutaj w maju będą mieć urodzinki. Wszystkiego dobrego, spełnienia marzeń dla was. Niech wszystko wam się pięknie układa. Dużo zdrówka, bo to teraz najważniejsze, słuchajcie, wyjątkowo. I niech wam się udaje spełniać wasze marzenia. Tego wam życzę. Jeszcze czuję chwilkę. Maj dla bliźniąt 2021. No tu coś nam idzie. Mamy... Słuchajcie, macie alchemika, czyli maga. I to jest pierwsza karta, słuchajcie, dla mnie pierwsza karta zawsze jest najważniejsza, czyli generalnie to jest taka informacja dla bliźniąt, możesz w maju zrealizować wszystko, czego sobie tylko zapragniesz. Wow! No, jest wieża, czyli coś musi się rozpaść. Widzicie, czasem my kurczowo czegoś się trzymamy, bo nam się wydaje, że to jest dla nas dobre, ale... Ponieważ nasi przewodnicy duchowi widzą większy obraz, dlatego czasem coś się musi zawalić, żebyśmy mogli w tym obszarze, w tym rejonie, w tym miejscu, gdzie się zrobi przestrzeń, zbudować coś innego, słuchajcie, coś lepszego. I to będzie tu na pewno w obszarze miłości. Jak sobie ma tu bliźniaczek z tym poradzić? No tak, na pewno, kochani, jakby na wskroś, jak rentgenem patrzeć poprzez wszelkie iluzje, poszukiwać blokad, gdzie intelektualnie możesz się blokować, bo myślę, że dla bliźniaczka to jest chyba największe wyzwanie w życiu. Tak jak mam kontakt z różnymi bliźniantami i z wami o tym rozmawiam, z tym znakiem zodiaku,
to największe wyzwanie zazwyczaj dla bliźniąt to jest właśnie to, by dostrzec tą iluzję albo blokadę właśnie w umyśle i żeby później zrzucić te klapki, zrzucić tą iluzję, podjąć decyzję, nie odwracając się jednocześnie od swoich emocji. No, to tak czuję, że tak zazwyczaj po prostu, jak mam z wami kontakt, bliźniętami, to zazwyczaj mi o tym mówicie właśnie sami. Ojej. Na pewno coś będzie trzeba wypowiedzieć, bo słyszycie, że moje gardło, ono mi zawsze pokazuje, słuchajcie, też blokady na czakrze, coś jest niewypowiedziane, coś jest, może czegoś nie wiesz jeszcze, nie usłyszałeś, bo słuchajcie, czakra gardła dla mnie to jest wszystko, co związane z słuchaniem i słyszeniem, z mówieniem i byciem wysłuchanym. Więc tutaj gdzieś jakby mam wrażenie, że jest w maju dla was jakieś wyzwanie. Mamy dwie, słuchajcie, karty tych totemów zwierzęcych. Mamy wiewióreczkę, więc super. I to jest, słuchajcie, zachęta, by w siebie uwierzyć. Przepięknie. I mamy drugą kartę, która jest, tu jest żyrafa. Zobacz na ten wielki, jakby większy obraz. To, co powiedziałam na początku, pamiętacie, że nasi przewodnicy widzą jakby szerszy obszar, szerszy obraz sytuacji. Dlatego nieraz my właśnie chcielibyśmy przyblokować tą wieżę, która leci, a nasi przewodnicy duchowi jednak będą nas kierować w tą stronę, gdzie pozwolimy na swój sposób, by ta wieża poleciała. Dziewiątka kielichów mówi mi tutaj o tym, byś bliźniaczku po prostu cieszył się ze szczęśliwych rzeczy w swoim życiu, cieszył się z szczęśliwych zbiegów okoliczności, z jakiegoś towarzystwa, które masz przy sobie, a jest tobie życzliwe i dobrze się czujesz w tym towarzystwie. Dlatego, że tak naprawdę na tych ruinach będziesz mógł stworzyć coś nowego. Zobaczymy, co będzie dalej. Słuchajcie, teraz zobaczymy w obszarze relacje, związki, miłość dla bliźniąt w maju. Bliźnięta w maju. No tak, na pewno będzie trzeba od czegoś, ale wiecie co? Macie drugi raz. Drugi raz macie dwójkę kielichów. No dobrze. Wiecie, bo nie wiem, jak to mam teraz ułożyć. Już wiem, dobrze. Tak. To jest niesamowite, słuchajcie. Bo macie dwa razy dwójkę kielichów, czyli na pewno tu chodzi o jakąś miłość, bratnią duszę, bliźniaczy płomień. Czekajcie, napiję się, bo... No, coś jest niewypowiedziane tutaj. Dla niektórych z was czuję, że macie wielbiciela po prostu, adoratora jakiegoś tajemniczego, może ktoś wam się przygląda albo wam się przyglądał i w końcu się tutaj w maju ujawni. To super. Dla niektórych z was tutaj jeszcze kwestia byłego partnera, partnerki, czegoś z przeszłości i tutaj to trzeba by zostawić ze sobą, pozwolić temu do końca polecieć. I mam wrażenie, że tutaj ta wieża tego dotyczy, ale wiecie, zobaczmy jeszcze... Obszar pieniędzy, no to jest niemożliwe. Cóż to mi się dzieje, słuchajcie. Ewidentnie coś tu jest niewypowiedziane. Coś tutaj jest niewypowiedziane. Coś jakby jest tłumione. Mamy, słuchajcie, pazia pentakli, wisielca. Jejku, chciałam powiedzieć wieże, ale to absolutnie nie jest wieża. To jest, słuchajcie... Gwiazda, więc wow. Nie, no to mnie teraz zatkało. Trzeci raz dwójka kielichów i dziewiątka pentakli.
To jest niesamowite. W każdym obszarze waszego życia, na pewno w tym miesiącu, bo dwójka kielichów oprócz miłości, bratniej duszy i tak dalej, słuchajcie, dwójka kielichów mi mówi o lustrach i o tym, że każdy z nas dla drugiej osoby, czyli każdy dla każdego, jesteśmy lustrami. Zdecydowanie bliźnięta w maju będziecie się przeglądać w innych osobach jak w lustrach, dostrzegając przeróżności. Już wam tu powiem, o co chodzi. Tu też rzuciło mi się w oczy, słuchajcie, as pentakli, dwójka buław i piątka buław, karta kochankowie, pięć pentakli. Jakieś blokady tutaj są u was, słuchajcie, w sposobie myślenia, w sposobie postrzegania świata, w sposobie postrzegania związków, które utrudniają wam budowanie jakby trwałych struktur, trwałych związków na dłużej. Jejku, wiecie co, teraz tak poczułam, że czasem trzeba coś stracić, żeby to docenić, więc może jakiś bliźniak w maju będzie musiał właśnie doznać jakiejś straty, jakiejś relacji na przykład, żeby później móc to docenić, ale tak naprawdę może to być w każdym obszarze, bo pamiętajcie, że to jest ogólny zarys, a tu potem wchodzimy w szczegóły. Zobaczmy, co tutaj karty wyroczni nam dopowiedzą. Najpierw do tego obszaru relacji, związki. Coś tu przyspiesza u was, kochani, i to z kopyta będzie wystrzeli do przodu. Coś, co przedtem się grzebało, ciągło, nie przychodziło, tutaj ewidentnie to ruszy do przodu. Macie dwie szóstki tutaj, więc mam takie poczucie, że gdzieś te blokady, które właśnie wcześniej były, blokady albo na emocjach, w emocjach, gdzieś się może blokowałeś, bliźniaczku, na miłość. Gdzieś może zatrzymałeś się na przyszłości i tutaj w tym obszarze jakby funkcjonowałeś w głowie, że tak powiem. I wtedy jak się tak siedzi w przeszłości swoimi myślami, no to nie da się przeżywać teraźniejszości. Więc tu może ci ta teraźniejszość wtedy jakby tak troszkę umykała, prawda? Aczkolwiek, słuchajcie, teraz tak począłem, uważajcie na straty wszelkiego rodzaju, bo widzicie, tu jest cyfra 29 i tu mi się na dole też pojawiła cyfra 29. 29 jest to karma Hioba. Poczytajcie sobie, kochani, o tym. Spróbujcie tam znaleźć dla siebie informacje, bo nie wiem dlaczego na temat tej karty, którą tu położyłam w pracy, finanse i tak dalej. To jest karta gwiazdy, więc przepiękna karta mówiąca o spełnionych marzeniach, o podążaniu w kierunku tych marzeń. To jest też wodnik, więc może dla kogoś z was to tu będzie miało sens. I tu chciałam powiedzieć, że to jest też wieża, więc jakby jakieś marzenie miało się nie spełnić, bo bliźniak jakby patrzy z niewłaściwej perspektywy na to, w niewłaściwy sposób, jakby masz troszeczkę wywrócone postrzeganie tego czegoś, więc i chodzi tu na pewno o jakieś marzenia, no bo każda karta gwiazdy to są na pewno marzenia, prawda? Coś, co pragniemy, żeby nam się spełniło. I zobaczcie, w pracy pojawia się też dwójka kielichów. Bardzo ciekawe to jest, bo to jest na pewno współpraca, to jest na pewno działanie z kimś. Partnerstwo, postrzeganie drugiej osoby na równi. Oczywiście też właśnie umiejętne wyciąganie wniosków, kiedy na przykład ktoś pokazuje nam, no pamiętajmy tu o tych lustrach, że to są też lustra, zwierciadła dla nas, prawda? Więc pamiętając o tym, jakie zachowania innych ludzi w pracy, w szkole, w urzędach, gdzie by to nie było, w jakieś formalne rzeczy, one nam pokazują, czego mamy się jeszcze nauczyć, czego jeszcze nie umiemy, nie potrafimy, co gdzieś trzeba dopracować. Więc tutaj czuję, że względem pieniędzy będzie przy tobie ktoś, kto może cię nauczyć jakby
bardziej właściwego podejścia, gospodarowania. I tu jest 9 pentakli, więc 9 pentakli, słuchaj, to jest w małych arkanach tak jak w wielkich arkanach cesarzowa. Czyli to jest ktoś, kto odważa się, by sięgnąć po więcej. Czyli na przykład nie koncentruje się na tym, by pracować dla innych, na przykład, ale zaczyna inwestować w siebie i postanawia być dla samego siebie, czy dla samej siebie szefem, czy szefową. To na pewno tu dla kogoś czuję, że postanowicie, jakieś tutaj bliźnięta postanowią iść w tym kierunku. Aczkolwiek w tym obszarze pracy czuję, że będzie się trzeba nauczyć dużo i spojrzeć zupełnie w inny sposób na niektóre rzeczy, bardziej realny, ja bym powiedziała, bo tutaj jakby bliźnięta tu nie były sobą i za bardzo bujały w obłokach w jakimś temacie. No, bo bliźnięta zazwyczaj są konkretne, prawda, przemyśliwują wszystko dokładnie, a tu jest takie bardzo nierealne postrzeganie, jakby oczekiwania nierealne na dany moment, o może tak powiem. Zobaczmy, co tutaj, jakie zwierzątko. O, już coś mamy. Watch and wait, czyli przyglądaj się i zaczekaj, jakby nie spiesz się, tak? Nie wykonuj gwałtownych ruchów. I ta karta też chciała nam wypaść i ona nam mówi be fearless and bold, czyli bądź odważny, bądź bez lęku, czyli nie pozwól, żeby lęk tutaj ciebie ograniczał. I bardzo czuję, słuchajcie, bo to jest cyfra 4, a tu 53, to jest 8, od 4 do 8, zobaczcie, czyli 4 to jest zawsze blokada też w znaczeniu, to jest niby taki obszar bezpieczny, strefa komfortu, tak? To jest taka 4 strefa komfortu, ale 8 to jest 2 razy tyle. Więc tutaj ja czuję, że namawiają cię jakby bliźnięta siły wyższe do tego, byś wyszedł ze strefy komfortu właśnie w obszarze pracy, edukacja, jakieś urzędy załatwienia, coś formalnego, dlatego że to pomoże ci podwoić jakby twoja odwaga, to, że się odważysz to zrobić, pomoże ci coś zyskać podwójnie. Więc ja bym powiedziała bardzo dobrze. Natomiast cały czas tutaj na dole czuję, że gdzieś, bo mamy tego wisielca, będzie ci trzeba się przyjrzeć czemuś bardzo dokładnie, precyzyjnie i zastanowić się, czy twój wcześniejszy sposób postrzegania, zachowania, działania był właściwy. No i zobacz, i tu nad tym wisielcem masz 8 kielichów, czyli odejście od czegoś, co przestało służyć, a wyżej mamy wieżę, czyli coś zbudowane jest na słabych fundamentach, na piasku przysłowiowym, no i się wali, prawda? Czuję, że dla was bliźnięta maj będzie pod tytułem relacje, związki, inni ludzie. Połączenia z tymi ludźmi. I tutaj zdecydowanie bardzo czuję, że jakaś prawda będzie wychodzić na jaw. To jest przedziwne, bo tu są tylko jedne miecze, ale ja czuję bardzo intensywnie, że jakaś prawda będzie tutaj chciała do was przyjść. Może niekoniecznie ta prawda wam się zademonstruje, zaafiszuje w życiu jako słowa, jakieś takie przekazy. Bardziej czuję, że ta prawda do was przyjdzie w zdarzeniach, wydarzeniach po prostu i będziecie wiedzieć, poczujecie to w sobie, że to jest takie prawo przyczyny i skutku. No, że coś tam zrobiłem kiedyś, aha, to było na słabych fundamentach, to się teraz wali, muszę zostawić to za sobą i zastanowić się, w jaki sposób budować następnym razem, prawda, mam alchemika, żeby to było bardziej stabilne, bardziej trwałe i z wzajemnością, słuchajcie, bo 2 kielichów to też jest wzajemność. Zdecydowanie bliźnięta będą w tym miesiącu, maju, podejmować bardzo, ale to bardzo ważną decyzję.
też o przejściu gdzieś w inne miejsce. Możliwe, że będziesz na przykład zmieniać pracę. Będziesz może zmieniać podejście w pracy. Może w pracy będziesz zmieniać stanowisko. Może będziesz się czegoś douczać. Może będzie trzeba zgłębić dosłownie jakąś wiedzę, bo okaże się, że twoja wiedza jest bardzo niewystarczająca na przykład w tym temacie, prawda? A tu jakaś oferta. Bo pamiętajcie, tam mieliśmy w tyle jakiegoś asa pentakli, czyli coś może przyjść. On nam się tu nie przejawił, ale jest bardzo dużo bardzo pozytywnych kart. Dziewiątka kielichów, spełnienie marzeń. Dwójka kielichów, fantastyczna karta. Alchemik, czyli to jest pokazane, że jesteś jedynym kreatorem swojego życia i tak naprawdę od ciebie wszystko zależy. Co się zadzieje? I jak na to zareagujesz? Dla kogoś tu może być oczywiście ten wracacz z przeszłości, ale bardzo intensywnie też tu czuję, że jakieś bliźnięta mogą poznać nową osobę, która okazać się może bratnią duszyczką, bliźniaczym płomieniem. I tak czuję tu, że tych osób może być więcej, które poznasz, niekoniecznie romantycznie. Może być tak, że poznasz jakieś osoby, które się okażą z czasem przyjacielem czy przyjaciółką dla ciebie. Więc też takie fajne relacje, powiedziałabym. Bardzo bym się przyglądała w tym miesiącu, kochani, wszelkim waszym związkom, relacjom. Na zasadzie, czego ja się mogę tu nauczyć, co mi to wnosi, co mi to podpowiada, jak ja mogę dzięki temu się dalej rozwijać, prawda? Żeby nie podchodzić tutaj, blokując się na przykład na jakąś prawdę, która chce przyjść na jakieś nowe doświadczenia, czy na jakieś nowe poczucie, takie samo poczucie wewnętrzne, emocje, nastroje. Tak czuję, że dużo może do was przychodzić takich rzeczy związanych z emocjami właśnie w tym miesiącu, gdzie będziecie właśnie wypychani ze strefy komfortu. Będzie taki bliźniaczek jakby był testowany w tym miesiącu. Czego pragniesz, w którą stronę chcesz iść, co jest dla ciebie tym czymś ważnym. Co jest dla ciebie priorytetem? Czego pragniesz w miłości? Kogo pragniesz mieć przy sobie? Co jest dla ciebie zwycięstwem? Co jest dla ciebie stabilizacją? Co jest dla ciebie ważniejsze? Pieniądze czy uczucia? Bardzo tutaj czuję. Pieniądze czy miłość? Co jest ważniejsze? Co wybierasz jakby, prawda? Co jest dla ciebie spełnieniem marzeń? I tu zobaczcie, macie gwiazdę i dwa razy dwójkę kielichów. Serio? To jest po prostu kosmos. I tu jest trzeci raz. Jakby nie patrzeć, to jest przy sobie. Więc coś na pewno się spełnia wam w maju. Jakieś marzenie, które bardzo długo gdzieś prosiliście o to. Bardzo długo nad tym pracowaliście. Natomiast tutaj ta podpowiedź... Czasem warto zaczekać na chwilkę, czasem warto być odważnym, więc tutaj, żeby jakby udało wam się to coś, co tu sobie zamarzyliście i jeżeli to marzenie zacznie się pokazywać, ważne będzie, żebyście dobierały bliźnięta swoje zachowanie jakby do okoliczności, do tego, co się zadziewa. Bardzo tu czuję u kogoś tego wodnika, powiem wam. Bardzo czuję wodnika. Jak zastanawiam, jakie tu jeszcze czuję znaki zodiaku, słuchajcie. I mam pustkę w głowie. To nie to, że tutaj nie ma jakby, ale tak naprawdę to może być chyba każdy znak zodiaku dla innego bliźniaczka, dlatego że macie tu i kielichy, i miecze, i pentakle, i buławy. Więc tu jest wszystko. Aczkolwiek czuję tu na pewno dla jakichś z was, że jakiś bliźniaczy płomień się może pojawić w waszym życiu, aczkolwiek dla niektórych z was to będzie bardziej taka relacja, żeby pomóc wam ruszyć z miejsca i jakby pójść
po te spełnione marzenia, które pragniecie. Zobaczcie, tu na końcu w ogóle kosmos nam się zrobił 969, czyli w dwie strony. Dlatego mówię, że możesz poznać tych ludzi więcej, którzy takich tobie życzliwych, z którymi będziesz się dobrze rozumieć. Będziecie się rozumieć bez słów, będziecie sobie tu wzajemnie pomagać, motywować i tak dalej. I te osoby albo osoba może ci pomóc jakby pójść do przodu, tak? Właśnie przyspieszyć, jakby ruszyć z miejsca, tak? Pomoże ci dostrzec może gdzieś, gdzie się blokowałeś. Bardzo fajnie, słuchajcie. Fantastyczny miesiąc dla was. I mnóstwo miłości, wszystko wokół miłości. Mam wrażenie, że ten miesiąc będzie się u was kręcił wokół uczuć właśnie relacji, związków, miłości. Kto jest w stałym związku, też się będzie dużo działo. Aczkolwiek nawet jak jesteś w związku stałym, mogą się pojawić u ciebie nowe osoby i będzie trzeba dokonać wyboru, bo macie bardzo dużo dwójek. Tu jest 2, 2, 2, 2, słuchajcie. No, bardzo dużo dwójek, czyli bardzo dużo do wyboru i bardzo poważny wybór, tak może powiem. Uważajcie na to 29, bo to zawsze mi mówi o takim stratach, kiedy robimy coś na skróty. Kiedy próbujemy przykombinować i niektóre rzeczy trzeba, słuchajcie, jak wiecie, załatwić od A do Z, nie da się tam nic skrócić, a tutaj, jeżeli ci się zdarzy tak skrócić, no to wtedy mogą być negatywne efekty w postaci właśnie jakichś strat. Ewidentnie to widać w obszarze finanse, szkoła, te formalne rzeczy, ale to nam się tu też pojawiło jako 29 w ogólnym zarysie, no i mamy wieżę, więc ja bym generalnie w całym miesiącu uważała, żeby nie chodzić na skróty. Bardzo czuję tu w obszarze urzędów u kogoś z was, także uważajcie po prostu. Ta dwójka kielichów to jest piękna energia, czyli takie mam wrażenie, poczucie, że co by się nie działo w tym miesiącu, to pamiętaj o tym, że każda burza się kończy kiedyś i potem przychodzi słoneczko, wychodzi tęcza, czyli jest taka zachęta jakby dla was, nie martw się bliźniaku, co by się nie działo i tak później, bo zobaczcie, co by się tu nie działo, to wszędzie tu i tutaj macie dobre karty i tutaj też, czyli finał wszystkiego będzie pozytywny, aczkolwiek podchodź optymistycznie, pozytywnie i staraj się patrzeć na to, co się będzie działo, jak na do połowy pełną szklankę, czyli tak właśnie optymistycznie, pozytywnie, że no dobrze, tak się zadziało, czego mnie to nauczyło, co mi to wnosi, co mogę na przyszłość wyciągnąć, jaką naukę z tego zdarzenia, prawda? I przede wszystkim, jeżeli w maju będzie się coś walić, pozwól, żeby to się zawaliło, bo to się ma zawalić. To jest dla twojego wyższego dobra. Tu masz alchemika, czyli to jesteś jakby ty, tak? Każdy z nas jest tym alchemikiem. Tworzymy, kreujemy, budujemy. I tu masz dwa kielichy, czyli jakby twoja jaźń wyższa, to jesteś jakby ty w takim najwyższym energii, najwyższej energii miłości. I po środku coś się sypie, ale tak naprawdę chodzi o to, byś dostrzegł, bliźniaczku, że to się sypie, bo to do ciebie po prostu już nie należy, to już do ciebie nie przynależy. Może to już jest poza tobą, może ty już jesteś w innym obszarze energetycznym. To się sypie, bo u ciebie ma nastąpić zmiana. Może prosiłeś o zmianę, może chciałeś, żeby się coś zadziało. Dlatego przychodzi ta wieża. Ja czuję, że to właśnie wy osobiście jakby w cudzysłowie wyczarowaliście sobie tą wieżę. Czyli gdzie by to się nie działo, ja bym bardziej obserwowała, tak jak tu mamy watch and wait, czyli przyglądaj się, zaczekaj, prawda? Bo tej wieży nie da się zatrzymać. Każda wieża, kiedy już zaczyna się przewracać, ona musi runąć i dopiero później możemy się zastanowić, co możemy w tym obszarze zbudować, jak inaczej, prawda? I chodzi tu o to, żebyś też uwierzył, uwierzyła w siebie, bo mamy believe in yourself, czyli uwierz w siebie, prawda? Zobaczmy sobie, oj, czekajcie, mi karty latają. Zobaczmy sobie minerałki jeszcze, zobaczymy, wyciągnę wam trzy, będziecie sobie mogli wybrać i też zastanówcie się, bliźnięta, nad takim pytaniem, gdzie odpowiedź będzie tak nie, taka krótka.
Bo też Wam do tych stosików tutaj dołożę te karty. Tak nie może. Tak, taka krótka odpowiedź, żeby mogła być. Czyli po prostu zwykłe, proste pytanie. No i będziecie mieć też trzy stosiki na zasadzie, jaki minerałek. Tu pomoże jeszcze jakaś podpowiedź dla każdego z Was. Oczywiście wybierz kartę, będziecie mieć też na końcu, ale to jest taka dodatkowa informacja, myślę, że fajna. Tak, i tu wybierzemy sobie, macie pierwszy, drugi, trzeci stosik i tu jeszcze zadaj sobie to pytanko, tak, i będziesz mieć odpowiedź. Zastanówcie się chwilkę. Możesz oczywiście wybrać sobie więcej niż jeden. Dobrze, to kto nie jest gotowy, to niech sobie tam zatrzyma, a my już zaczynamy. Jedyneczka. Chryzopras. I tu mamy, słuchaj, pozwól sobie, by otrzymywać. Pozwól sobie, żeby przychodziło do ciebie. Ja czuję, że tu ktoś z Was, jakieś tu bliźnięta, są... nie wierzysz w siebie, jakby nie wierzysz, że możesz to otrzymać, nie wierzysz, że to do ciebie może przyjść. Nie wierzysz, że zasługujesz. A tutaj jest powiedziane, pozwól sobie na to, po prostu sobie pozwól, po prostu pomyśl sobie, wy sobie samym, że przecież zasługuję na to, to może do mnie przyjść, bo jak przyszło do innych, to dlaczego nie do mnie? Rozumiecie? Po prostu takie przyzwolenie, żeby tego nie blokować. Bo tutaj ewidentnie jest pokazane dwójka mieczy i dziewiątka kielichów. Blokujesz swoje szczęście. Blokujesz przyjście radości, szczęścia do twojego życia, blokujesz przyjście prawdziwej miłości umysłem, swoimi myślami. No. I tutaj, jeżeli mieliście jakieś pytanko, odpowiedź jest może. Czyli taka niejednoznaczna. Może to nie jest właściwy moment, może w tym momencie jest i tak, i nie, nie wiadomo. Dlatego jest takie może, prawda? Stosik numer dwa. Azuryt. I tutaj on namawia do takiego przyjrzenia się bardzo, bardzo szczegółowo temu czemuś, o czym tutaj myślisz, co w twoim życiu w danym momencie będzie bardzo ważne. Może tej wieży, może temu, może się zastanów, dlaczego to runęło, gdzie tam były te słabe fundamenty, czym one są w tym czymś. No na pewno będzie się trzeba tu dokładnie czemuś przyjrzeć. Może w pracy, może zawodowo, może obowiązki, może szkoła, może jakieś urzędowe sprawy. Gdzieś będzie trzeba bardzo precyzyjnie czemuś się przyjrzeć. I coś gdzieś jest głębiej ukryte po prostu. Będzie trzeba to tobie odnaleźć. I jak zadałeś sobie pytanko, to odpowiedź w tym przypadku jest nie. I trzeci stosik. O, ametyst. Cudowny minerałek. Zaufaj swojej intuicji. Czyli cokolwiek by się tu nie działo w tym miesiącu, no tak, właściwie to w każdym obszarze macie tą intuicję, bo tu są kielichy i tu są kielichy, jeszcze do tego gwiazda i wisielec. Zdecydowanie ufaj swojej intuicji, swojemu wewnętrznemu instynktowi i tak się naucz rozróżniać, kiedy to umysł ci podpowiada. Umysł bardzo często straszy, słuchajcie, podpowiada nieziemskie, straszne historie. Intuicja i serduszko będzie cię namawiać do wychodzenia ze strefy komfortu i do podążania do spełnienia twoich marzeń. Tym się różni zdecydowanie intuicja od i tego naszego wewnętrznego właśnie instynktu, odsłuchania się ego i rozumu, prawda? Jeżeli zadałeś sobie pytanie, odpowiedź jest tak. Super. Dobra. Ewidentnie coś jest niewypowiedziane przez Was, albo czegoś nie dopuszczacie, bo ta moja po prostu ściśnięte gardło przez całe to czytanie to jest jakiś kosmos. Także zastanów się, bliźniaczku, czego nie wypowiadasz, albo czego nie dopuszczasz do siebie. Jakiej wiedzy, jakiej informacji? Coś jest takiego, czego nie dopuszczasz, gdzieś blokujesz się na to. A to jest ważne, żebyś mógł spełnić sobie swoje marzenia. Dobrze, kochani, to tyle w maju. Oczywiście pamiętajcie, że jest jeszcze kwartalnik nagrany, który jest właśnie do końca maja. Później na czerwiec nagram nam kolejny.
Z tego, co tak pamiętam, te kwartalniki wyszły genialnie, więc zdecydowanie będziecie tam mieć mnóstwo też dodatkowych informacji. I jak usłyszycie te informacje plus tamte, może Wam się tutaj jakiś puzelek pojawić, którego tu brakuje, a tam to będzie tak dopowiedziane. Także serdecznie polecam. Wrzucę to gdzieś tutaj po prostu playlistę z tymi kwartalnikami, wrzucę w opisie i ewentualnie przy stopkach czasowych, tak jak zawsze, także szukajcie. Kochani, życzę Wam oczywiście fantastycznego miesiąca maja, no i spełnienia marzeń. Niech Wam się to wszystko pięknie układa, niech Wam się uda spełnić jak najwięcej marzeń, niech Wam się uda fantastyczne relacje zawiązywać w tym miesiącu i żebyście też potrafili tak nauczyć się i z teorii przejść do praktyki, właśnie żebyście mogli stworzyć sobie coś fantastycznego też w życiu zawodowym. Tego Wam życzę z całego serduszka i do usłyszenia kolejnym razem. Pozdrawiam! No dobrze, kochani, i mamy teraz raczki. Co tam u raczków słychać będzie w maju? Najpierw sobie zobaczmy ogólny zarys. Czy przetasujemy może? Pamiętajcie, kochani, że jeszcze mamy kwartalnik na maj. Następny będę nagrywać na czerwiec, od czerwca. Pewnie początkiem czerwca będę nagrywać. Także w tym na maj, teraz tym co już jest nagrane, na pewno tam mnóstwo fantastycznych informacji znajdziecie, które będą uzupełnieniem tego, co tutaj usłyszycie. Zobaczmy, co idzie do raków w maju. Maj 2021. Co idzie do raków? Nowego, ważnego. Coś, czym się będzie trzeba zająć. Jakieś trzy miecze. Zobaczmy, co dalej w tym temacie. Rycerz kielichów. Giermek pentakli, jak sobie ma z tym rak poradzić? Umiarkowanie i as buław. Czuję, że może w maju przyjść do Was jakieś rozczarowanie związane z uczuciami, emocjami, z jakimiś działaniami, ale jednocześnie bardzo dużo Was to nauczy i pozwoli zrozumieć, czego tak naprawdę pragniecie, w jaką stronę tak naprawdę pragniecie iść, pójść. I paradoksalnie to wydarzenie, ta przykrość jakaś sprawi, że ruszycie z miejsca i pójdziecie w bardziej właściwym dla siebie kierunku. Powiem Wam, że niesamowite. Aha, jeszcze wezmę Wam do tego ogólnego tutaj jakieś zwierzę mocy, które tutaj z jakimś przekazem ogólnie dla raczka. O, mamy, słuchajcie, delfiny. I tu, słuchajcie, no właśnie, te duchy delfinów, czy totemy zwierzęce delfinów, one nam pokazują, że tak naprawdę racja czy prawda to jest kwestia umowna. Każdemu z nas może się wydawać w rozmowie, że każdy z nas ma rację, swoją rację, tak? Ze swojej perspektywy. I każdy z nas będzie myślał, że bardzo ma tą rację, że bardzo jest w prawdzie. Jednak, kiedy byśmy się tak otworzyli naprawdę głęboko na to, co ten ktoś mówi, myśli, jak to postrzega, to wtedy też dostrzeglibyśmy tą prawdę, tą rację, której nie widzimy, kiedy patrzymy tylko przez pryzmat swoich, prawda, swojego postrzegania. Bardzo tu czuję takie intensywne rzeczy dla Was w maju. Zobaczmy, podzielmy sobie, zobaczmy wszystkie karty i potem spojrzymy na to tak w pełni. Dobrze, zobaczmy relacje, związki, miłość.
Mamy, słuchajcie, karty świat, czyli na pewno będziecie zamykać jakąś fazę, jakiś obszar w swoim życiu, coś dużego będziecie zamykać, coś, co długo trwało, ale było przykre i to będzie zamykane. Mamy tutaj kartę kochankowie, 8 mieczy, królowa kielichów i królowa mieczy. Ciekawe. No zdecydowanie w tym miesiącu, w maju, będzie musiał Raczek sobie tutaj bardzo konkretnie podejść do relacji, związków, do miłości. Będziesz się uczyć, Raczku, jakichś rzeczy związanych z uczuciami, z miłością, które wcześniej sprawiały, że się gdzieś blokowałeś w jakimś obszarze, bo wydawało ci się, że to jest właściwe podejście, a tutaj jakby w maju przyjdą do ciebie rzeczy, gdzie zauważysz, że można inaczej podejść i to lepiej służy. Na przykład związkowi, prawda? Zobaczmy tutaj zwierzę mocy, jakie mamy. Mamy tego węgorz elektryczny, to się chyba nazywa po polsku. Wprowadź swoje pomysły do życia, czyli nie trzymaj ich jakby w głowie, tylko pozwól, żeby one się zaczęły realizować. Czyli co masz w głowie, niech to przechodzi pomalutku do twojej rzeczywistości. Co mi się już rzuca w oczy, słuchajcie? Tu mamy 20, tu 24, więc jakiś progres, jakiś postęp. I macie dwa zwierzątka póki co wodne. Wy jesteście żywiołem wody, więc bardzo dużo będzie na pewno, bardzo dużo się będzie działo, gdzie będą emocje, gdzie uczucia wasze będą poruszane, będą, chciałabym powiedzieć, nawet testowane na swój sposób. W relacji, w związkach tutaj bardzo silnie czuję, że jeżeli chciałbyś kogoś poznać, jesteś singlem, to tu jak najbardziej, i to nawet powiedziałabym, że może się zdarzyć więcej niż jedna osoba, może do twojego życia trafić bliźniaczy płomień, bratnia dusza. Aczkolwiek, no właśnie, uwaga tutaj na jakieś blokady intelektualne, może być z wcześniejszych relacji, związków, albo po prostu takie blokady w podejściu, czyli na przykład powiesz tak: ach, zawsze tutaj tak samo robiłem czy robiłam, to czemu mam teraz coś zmieniać? Dlatego, że to może być dla ciebie lepsze, dla ciebie i dla tej relacji. Zdecydowanie będziecie tutaj poszukiwać jakby informacji na swój temat, czego bardziej pragniecie, gdzie bardziej pragniecie pójść, gdzie bardziej zainwestować. Czego więcej pragniesz w związku? Pasji, miłości, tej takiej chemii, szaleństwa, czy może jednak spokoju, wyciszenia i takiego poczucia bezpieczeństwa? Dobrze, zobaczmy jeszcze obszar, słuchajcie, finansowy, pieniądze, szkolnictwo, tu oficjalne sprawy, rzeczy załatwienia. Zobaczmy, co tutaj dla raków w maju. Potem sobie jeszcze spojrzymy całościowo. Mamy dwójkę mieczy, czyli na pewno nie uciekaj przed emocjami, nawet jak będą trudne. Nie blokuj się na nie, nie blokuj sobie serca tylko dlatego, że w przeszłości coś złego się wydarzyło. No, jest tu pokazane, że cokolwiek wcześniej było trudne, przykre, intelektualnie właśnie trudne dla ciebie do zrozumienia, to tutaj to jest taki światełko w tunelu, że to idzie ku końcowi. Jest tutaj podpowiedź, żebyś był odważny, żebyś sobie zaryzykował czasem, wyszedł ze strefy komfortu. Ale też uwaga na zbytnie ryzyko, bym powiedziała.
Na pewno przyjrzyj się dokładnie sprawom, które pragniesz tutaj załatwić, poruszyć. Ojej, to ciekawe, słuchajcie, bo w obszarze pracy mamy znowu bardzo dużo emocji. I z jednej strony radość, świętowanie, spełnienie marzeń, ale z drugiej strony jakieś rozczarowanie, poczucie, że się coś nie udało. Uważajcie, żebyście nie miały w maju jakichś zbyt wygórowanych ambicji, chęć zdobycia czegoś, co może na dany moment jest nierealne, bo to będzie sprawiać wam przykrość. Ale to zawsze tak jest, prawda? Pamiętajcie, by mierzyć siły na zamiary. O, żeby zastanawiać się za każdym razem, czy to jest realne dla mnie tutaj. I jeszcze współpraca z innymi, słuchajcie. Uważaj, z kim współpracujesz, dlatego że jedne współprace przyniosą ci zyski, a inne współprace przyniosą ci zgryzotę właśnie. No i problemy. Także tu uważaj, z kim współpracujesz, jakimi ludźmi w pracy, w życiu zawodowym się otaczasz. I tutaj mamy Vulture, czyli to jest Sęp, tak jak dobrze pamiętam. I mamy 63, czyli 9, czyli tu zdecydowanie coś będzie trzeba zakończyć. Natomiast tu mamy hasło, że nic nie jest, że nic się nie dziewa, nic nie jest zmarnowane, nic nie jest stracone. Czyli tak naprawdę cokolwiek byśmy nie przeżywali w życiu, to słuchajcie, żyjemy po to, przeżywamy to po to, żeby czegoś się nauczyć, żeby coś nowego do życia naszego przyszło, jakieś nowe mądrości. Czasem jest tak, że robimy w kółko to samo. Raz przychodzi jakaś sytuacja, czy to widzimy u kogoś, czy coś, jakby życie na nas wymusza inne podejście, prawda? I później tak sami patrzymy, że jejku, przecież to jest lepsze. Od dzisiaj to zmieniam, tak robię, od dzisiaj inaczej będę to robić. I tak czuję, że w tym miesiącu maju właśnie będziemy tutaj, będą raki w ten sposób właśnie tak popychane w tym kierunku, żeby wyjść z jakiejś swojej strefy komfortu i coś zmienić, coś zrobić inaczej. Jeszcze jedna rzecz, kochani, ponieważ pierwsza karta, która wypadła, ona jest dla mnie zawsze najważniejsza, to są trzy miecze, a ostatnia to jest pięć kielichów. To jest dla mnie ogromne ostrzeżenie dla was, żebyście w maju szczególnie nie podchodziły raczki zbyt, jak to powiedzieć, emocjonalnie, ale też nie bierzcie osobiście rzeczy, które się zadziewają. Nie bierzcie do siebie, nie bierzcie osobiście. Nie postrzegajcie tego jako jakaś kara czy krzywda, która przychodzi, bo to jest na swój sposób właśnie blokada intelektualna. Na każdą sytuację, która się zadziewa, możesz spojrzeć przynajmniej z trzech różnych pozycji, perspektyw. Można to popatrzeć jak ofiara, że jesteś krzywdzony, właśnie tak jak tu jest pokazane, że trzy miecze. Możesz na to popatrzeć jak zwycięzca, tak jak na tej karcie siły. I możesz na to popatrzeć jak, słuchajcie, obserwator. Ktoś, kto patrzy z boku, przygląda się temu, prawda, i ma obiektywne podejście. I zobaczcie, to są tylko trzy perspektywy spojrzenia na każdą jedną sytuację, która się zadziewa. Każdą jedną, wszystko. Więc może czasem warto otworzyć się właśnie na inne postrzeganie danego tematu. Na pewno tutaj jest zachęta dla was, żeby się otworzyć na współpracę, żeby się otworzyć na współpracę przez internet albo relacje przez internet też, żeby się też nie blokować na jakby lokalnym rynku, że tak powiem, tylko żeby się otworzyć na zagranicę, żeby otworzyć się może też na języki, słuchajcie, też tak to czuję dla wielu. I żebyście sobie pozwoliły też na otwarcie się w obszarze pracy, czyli gdzieś tutaj masz jakby pomysł na samego siebie w obszarze pracy i to jest jakieś odtąd dotąd. A tutaj tak czuję, że jest taka podpowiedź dla was raczki, żeby się zastanowić, czy by tej strefy nie powiększyć, czy by po prostu
nie nauczyć się czegoś nowego, albo może zmienić obszar, w którym, nie wiem, pracujesz czy uczysz się, zrobić coś innego, po prostu zrobić coś nowego, coś zakończyć, ale przede wszystkim nie traktować tego, co się zadziewa, jak atak na ciebie, jak krzywdę, że ktoś ci wbija miecze w plecy. Tutaj czuję bardzo intensywnie blokadę w tym temacie. Kiedy odbierasz emocjonalnie rzeczy w pracy, czy w szkole, czy w urzędach i tak dalej, nie jesteś w stanie wtedy obiektywnie patrzeć na to i na chłodno rozstrzygać tych rzeczy. No słuchajcie, jakby nie było, praca, czy tam szkoła, czy te obowiązki, jakieś urzędowe rzeczy, no tutaj emocje powinniśmy potrafić odłożyć na bok, prawda? No bo co to ma wspólnego tak naprawdę z tymi obszarami? Tam to są takie zimne obszary, bym powiedziała, surowe, gdzie trzeba coś załatwić, trzeba coś zrobić, prawda? Tam nie ma co płakać, tam nie ma co się użalać, tam nie ma co rozpamiętywać, trzeba zrobić robotę, którą trzeba zrobić, prawda? I później skupić się już na innych rzeczach, żeby po prostu nie brać do siebie tego wszystkiego, co tam będzie przychodziło. To będzie Wam dużo łatwiej. No dobrze, co tu jeszcze mamy, kochani, jeśli chodzi o minerałki dla Was? Jakie tu jeszcze podpowiedzi dla raków w maju? O, pierwsza karta już chce wyjść. Tutaj, słuchajcie, już Wam tłumaczę. Takie trzy stosiki dla raczków tylko. Z minerałkiem jakaś tam jeszcze podpowiedź. Wybierzcie sobie którąś z kart, możecie oczywiście wszystkie wybrać, jak sobie wolicie. I jeszcze dodatkowo tutaj zadaj sobie pytanie, gdzie odpowiedź będzie taka prosta: tak, nie może. Możesz sobie też zadać jedno pytanie, dwa lub trzy, jak wolisz. Jak potrzebujesz sobie przygotować te pytania, zatrzymaj na chwilkę, zastanów się, a my już mamy pierwszy, drugi i trzeci stosik. Dobra. I co? I kto potrzebuje, niech zatrzyma, a my już lecimy. Pierwszy stosik. Kamień słoneczny, sunstone. Spróbuj czerpać przyjemność z tych rzeczy, którymi się zajmujesz. Czyli jeśli wykonujesz pracę jakąś, spróbuj z tego czerpać przyjemność. Spróbuj znaleźć w tym czymś, w tej rzeczy, którą wykonujesz, chociaż jedną przyjemną rzecz. Jeżeli się okaże natomiast, że powiesz: o matko, to jest okropne, gdzie tu przyjemność w tym? To teraz kwestia zastanowienia, po co to robisz, skoro to jest dla ciebie aż tak nieprzyjemne. I odpowiedź na twoje pytanie? Tak. Dobrze, idźmy dalej. Numer dwa. Mamy fluoryt. Dwójeczko, kochana, tutaj trzeba poszukać spokoju wewnętrznego, bo u ciebie za dużo, czuję, jest emocji, za dużo myślenia, za dużo analizowania, kombinowania i trzymania się jakiejś jednej formy, jednego rozwiązania. U ciebie chodzi, żeby wyjść ze strefy komfortu, wyjść z głowy i poszukać innych rozwiązań. I przede wszystkim przestań walić do zamkniętych drzwi, bo tam ci nikt nie otworzy. Zostaw to, odejdź. Poszukuj drzwi otwartych. Tam zdecydowanie lepiej wykorzystasz swoją siłę, energię i na pewno coś załatwisz. Prawda? I teraz odpowiedź na twoje pytanko. Może. Tak, i trzeci stosik. Mamy jasper oceaniczny, czyli Ocean Jasper. I tu mamy schedule yourself in, czyli wpisz się do kalendarza. I to, słuchajcie, ja to tu na tysiąc sposobów czuję. Jeżeli ktoś z Was czuje się zaniedbywany w relacji, w związku, na przykład, to chodzi o to, by umiejętnie wypracować jakby ten czas, który chcesz, żeby ta osoba Ci poświęciła. Nie uciekając w kąt i się chowając, że ojejku, znowu nie masz dla mnie czasu, tylko po prostu aktywnie wypracowując jakieś porozumienie, negocjując kompromisy, żeby ten czas dla ciebie był. Oczywiście czasem trzeba odwrócić sytuację, może to twój partner czy partnerka
czują taką samotność jakby, prawda? Więc tu trzeba by się zastanowić. A druga rzecz, kochani, czymkolwiek byś się, Raczku, w tym miesiącu nie zajmował, nie daj się zbyć. To jest karta, która zawsze mi pokazuje, że można albo dać się zbyć, uciekać w takie poczucie, że jejku, znowu, prawda, sól w oczy, piasek w oczy i kłody pod nogi, usiąść i marudzić na ten temat. Albo można wziąć byka za rogi, jak tu ta karta pokazuje, i jak cię wyrzucają drzwiami, to wchodzisz oknem. Ale uparcie pukać, stukać i prosić o to, by zdecydowanie wpisali cię w kalendarz tam, gdzie chcesz iść i coś załatwić, a wtedy uda ci się wszystko załatwić, wszystko zrobić. Po prostu tutaj będzie bardzo ważna dla was taka konsekwencja w działaniu, upartość bym powiedziała wręcz, i czasem zaryzykowanie. Natomiast jeżeli będziecie no właśnie tak emocjonalnie podchodzić, no to wtedy będziecie tracić. Jeżeli będziesz pozwalać, by robiono z ciebie ofiarę i potem trzymać się tego, że jesteś ofiarą, że dajesz się wyrzucić, prawda? No to wtedy będziesz tracić. Jeżeli zawalczysz, pokażesz swoje stanowisko w tym obszarze, zyskasz. Więc zależy od ciebie, co bardziej. I teraz odpowiedź na twoje pytanie, to jest niewłaściwy czas. Dobrze, kochani, ja widzę, że miesiąc przed wami fantastyczny. Będzie troszkę wyzwań. Coś się będzie zamykać, coś gdzieś serduszko się będzie leczyło, ale pamiętajcie, kochani, że karty nam pokazują tylko możliwe jakieś rzeczy, które mogą przyjść, ale tak naprawdę każdy z nas musi aktywnie działać, żeby to coś mogło się zadziać, żeby to coś mogło przyjść. Plan mieć, tak, wiedzieć, w którą stronę chcę pójść, co chcę zdobyć, gdzie chcę być, z kim chcę być, a później dopiero podejmować się wyzwań, które przychodzą na bieżąco. Nic się samo nie zadzieje, słuchajcie, jak się leży brzuszkiem do góry, no to po prostu się tylko wyleży materac i tyle. Tu trzeba się ruszyć, żeby coś mogło przyjść. Generalnie miesiąc fajny dla was. Życzę wam wszystkiego dobrego, pięknego miesiąca i pamiętajcie, kochani, że jeszcze macie w kwartalniku, w tym czytaniu, w playliście kwartalnik, będzie to gdzieś tam pod tym filmikiem, w opisie playlista sobie znajdziecie. Fantastyczne informacje też dodatkowe. Kwartalnik będzie regularnie nagrywany, więc zawsze będziecie mieć tam te dodatkowe informacje. Tyle, kochani, buziaki. Oczywiście jeszcze na końcu będziecie mieć wybierz kartę na 3 stosiki. Pozdrawiam. Dobrze, kochani, to teraz sobie zobaczmy stosiki, tak? Przygotujmy sobie 3 stosiki dla wszystkich znaków zodiaku na miesiąc maj. Weźmiemy sobie te karty z totemami zwierzęcymi, bo one nam tutaj potwierdzą albo rozwiną, prawda, jakieś informacje. Pierwszy stosik, tu mamy drugi. Oj, to weźmiemy jeszcze jedną, żebyśmy mieli porówno. Tak, tu już mamy. Weźmiemy sobie teraz karty, słuchajcie, te na miłość, bo wszyscy je fajnie lubią. Tak jest. Tak. Co my sobie tu jeszcze, kochani, weźmiemy? Myślałam, weźmy. Jak już wzięłam do rąk, to weźmy po jednej karcie, bo może tu jeszcze jakieś informacje chcą przejść dla nas. No i co jeszcze sobie weźmiemy? Co jeszcze sobie weźmiemy? Co jeszcze sobie tu weźmiemy? Czekajcie, już nam szukam. Wiecie co? Tutaj są takie karty, które są karty anielskie, związane z finansami, właśnie z zawodowymi rzeczami. Więc może sobie te weźmiemy. Tak. Tak, dla wszystkich znaków zodiaku. Co tu słychać? Dobra. Ok. I teraz już mamy, kochani, 3 stosiki.
Tak się zastanawiam, czy brać jeszcze te karty, tak nie. Jakoś nie czuję tego, bo były dla każdego znaku, były, to nie, nie będziemy już brać, bo to wam tylko, bo ja wiem, że wy zapytacie o to samo i będziecie mieć może później zamieszanie. Nie, zostawiamy tak jak to jest tutaj. Pierwszy, drugi, trzeci stosik, zastanówcie się chwilkę. Oczywiście możesz sobie wybrać więcej niż dwa, niż jeden, niż dwa, też niektórzy czytają wszystkie, także jak kto woli. Dobrze, stosik numer 1 na maj, słuchajcie, 2021 roku. Jeśli chodzi o sprawy finansowe, zawodowe i tak dalej, to tutaj tak, jest szansa na jakąś podwyżkę, na jakąś, jakiś awans może, w każdym razie gratulacje, jakiś wzrost, jakiś progres, jakiś postęp. Może ci się uda to, czego pragnąłeś, może jakieś... Może szukałeś pracy i ci się uda znaleźć, może ci się uda znaleźć lepszą pracę, może ci się uda jakieś pieniądze otrzymać. Coś tutaj w każdym razie radosnego w obszarze pieniędzy. I druga rzecz, słuchajcie, to tutaj mamy świadomość taka konsumencka. I to jest, słuchajcie, taka podpowiedź, żeby bardziej świadomie podchodzić do zakupów. Dlatego, że bardzo dużo ludzi na przykład mówi, że ma problemy z pieniędzmi, że ma mało pieniędzy, ale tak naprawdę kiedy zapytasz ich, mają na przykład dosyć duże wpływy albo przynajmniej regularne. I co się dzieje z tymi pieniędzmi? Często wydajemy pieniądze na takie w sumie głupoty albo na rzeczy, które tak naprawdę nie są nam do końca potrzebne. Na przykład, nie wiem, 20 dżinsy albo 30 sweterek, czy na przykład 15 pierścionek, czy co by to nie było, słuchajcie. I teraz kwestia zastanowienia. Zastanów się, patrząc na jakąś rzecz, czy ona naprawdę ci jest potrzebna, bo tak naprawdę w ten sposób można bardzo dużo pieniędzy zaoszczędzić. Zastanawiając się właśnie, czy to na pewno nam jest potrzebne, zastanów się, ile ciuchów na przykład pozbywasz się. No nie powiem, że co roku, może co 2-3 lata. Ile to jest pieniędzy? Na przykład pozbywając się rzeczy, które są jeszcze dobre, może lepiej je sprzedać, niż po prostu oddawać, czy wyrzucać, czy tam do PCK. To już każdy jak tam robi, prawda? Tak, tu czuję taką właśnie podpowiedź, jak traktujesz właśnie swoje pieniądze, na co je wydajesz, czy czasem ich gdzieś tak nie, no bokiem, czy nie wychodzą ci po prostu. Mamy turmalin z kwarcem połączony i tu znowu, zobaczcie, jest dokładnie to, co mówiłam, po prostu aż mi się teraz buzia uśmiechnęła. Zrób coś inaczej. Zrób coś inaczej niż do tej pory robiłeś. Więc może tu chodzi o te zakupy, właśnie o tą świadomość konsumenta, żeby być świadomym konsumentem po prostu. Może chodzi o inne rzeczy. Coś tutaj trzeba by, żebyś zrobił inaczej, jedyneczko, a wtedy będzie to mieć dla ciebie takie wymierne korzyści. Mamy tutaj Dog Spirit. Bądź lojalny względem tego, co kochasz. Piękna karta, mamy 19, więc to też jest radość, słoneczko, prawda? Karta taka bardzo ładna w tarocie. Mamy duch hołk, to jest sokół chyba, albo jastrząb, jejku, ja to zawsze kręcę, wiecie. W każdym razie ptak, który ma bardzo dobry wzrok i daje się prowadzić swoim instynktom wewnętrznym, swojej intuicji, dzięki temu jest w stanie przetrwać, prawda? Więc tutaj jakby daj się prowadzić swoim instynktom. Przyglądaj się, zwracaj uwagę, bądź uważny. I tutaj mamy, słuchajcie, skarabeusza. I ten skarabeusz nam tutaj mówi, że pamiętaj, że magia jest, działa, funkcjonuje i ona działa poprzez ciebie, tak? Ona przez ciebie działa. Pamiętaj, że każdy z nas jest... Możesz działać na prawie przyciągania, możesz to, co mówimy, to, co myślimy, to jest, słuchajcie, realizuje nam się, więc tak naprawdę jest mnóstwo magii w życiu. Kwestia zobaczenia jej, chęci zobaczenia jej. I taki skarabeusz dla mnie to też jest takie szczęście. Coś, co się może szczęśliwego tobie przydarzyć w tym miesiącu właśnie. I mamy jeszcze dwie karty. Jedna mówi o separacji, słuchajcie, czyli czas spędzony osobno. I teraz kwestia, czy to jest podpowiedź, żeby troszeczkę przestrzeni sobie dać,
Czy to jest akurat czas, kiedy masz faktycznie separację ze swoją osobą? Czy na przykład jesteś singlem i czujesz jeszcze, że jest ta separacja między tobą a twoją bratnią duszyczką na przykład? To jest kwestia do przemyślenia tutaj, jak każdy ma, ale tutaj tak czuję, żeby na spokojnie do tego podchodzić, żeby pozwolić się temu zadziewać, że to ma być, to się ma zadziać, to tak ma na chwilę pobyć. I mamy honeymoon, czyli takie przyjemne pobycie, ja bym powiedziała, z kimś. I teraz właśnie, bo mamy dwie bardzo odmienne karty, przeciwstawne bym powiedziała. Dlaczego mamy kartę separacji i kartę jednocześnie bycia ze sobą i cieszenia się swoją obecnością? Ja to czuję tak, słuchajcie, że jeśli się jest w związku, to oczywiście fantastycznie jest spędzać razem czas, dawać sobie mnóstwo pięknych wspomnień, ale też ważne, żeby dawać sobie przestrzeń i czasami pobyć samemu, bez tej osoby, żeby po prostu móc pooddychać, no i też zatęsknić ze sobą. Jeśli jesteś singlem i nie masz jeszcze tej osoby, to to jest oczywiście rada na przyszłość. Natomiast mam takie poczucie, że gdzieś na wyjeździe możesz poznać kogoś fajnego, i wtedy ta separacja się skończy, bo się spotkacie, ale musisz dać sobie tą możliwość, czyli pamiętaj, że siedząc na kanapie, no nie jesteś w stanie spotkać kogoś nowego, prawda? Musisz wyjść do ludzi, chociażby nawet do internetu, ale musisz się ruszyć. Tak, dobrze kochani, to tyle tutaj dla jedyneczek czuję. Tak, idziemy sobie kochani dalej. Idziemy sobie dalej. Mamy stosik numer 2, ale dajcie się napić łyczka. Stosik numer 2 dla wszystkich znaków na maj. Zacznijmy może od tych dwóch. No, jakaś radocha tu do ciebie idzie, dwójeczko. Wręcz taki wodospad dobrobytu. Coś się uda, coś ci się uda zmienić, coś się zmieni na lepsze, coś przybędzie, coś, co jest zupełnie niespodziewane. Otwórz się na otrzymywanie, możesz być zaskoczony tym, co przyjdzie do ciebie. Nie odrzucaj tego, po prostu złap głęboki oddech, zanim cokolwiek odrzucisz w tym miesiącu. Dlatego, że... coś, co przyjdzie do ciebie, tak na początku wcale nie musi się wydawać takie fantastyczne, ale z czasem odkryjesz, że to jest ogromny skarb. Także uwaga, żeby nie przeoczyć czegoś fantastycznego. I tutaj jeszcze jest podpowiedziane koniec z narzekaniem. Pamiętajcie, że narzekanie to też są afirmacje, które przyciągają do nas właśnie wszystkie rzeczy złe, które się potem zadziewają, negatywne, straty, problemy, przykrości. Możesz poprosić oczywiście swoich siedlistych przyjaciół, przewodników, żeby zabrali, cofnęli wszystkie te twoje afirmacje negatywne, to twoje narzekanie, marudzenie, wszystko, co tam zdarzyło ci się powiedzieć przez cały czas ostatni albo w ogóle cokolwiek, i poproś ich, żeby to zabrali i wypełnili piękną energią dobrobytu właśnie. Żeby na miejsce tego marudzenia, tych negatywnych afirmacji, jakieś pozytywne rzeczy się pojawiły, jakby oni to podmienią, prawda? Ale to trzeba poprosić i trzeba wierzyć, że tak się zadzieje, słuchajcie, i przestać narzekać. No, pamiętajcie, znowu powtórzę, narzekanie to jest afirmowanie, przyciąganie do swojego życia rzeczy, o których narzekasz, tak? Dobra. Mamy aragonit, słuchajcie, i on prosi o to, by uwolnić jakiś emocjonalny bagaż. Jakieś trudne rzeczy, które gdzieś się tam zadziały, to też, żeby to uwolnić, żeby odpuścić, wybaczyć, bo trzymanie się też takich trudnych rzeczy, negatywnych rzeczy sprawia, że odsuwamy od siebie fajne rzeczy, które mogą przyjść do naszego życia, więc jeśli są jakieś tam zadry, jakieś rzeczy, weź wybacz komuś, sobie, nie patrząc tu, czy ktoś zasługuje, czy nie, tylko patrząc na to, żebyś ty sobie po prostu, dwójeczko, zrobił przestrzeń, uwolnił to coś i zrobił miejsce na jakieś fantastyczne rzeczy, które chcą przyjść do twojego życia.
Mamy tutaj zwierzaczka nietoperza i piątkę, czyli zobaczcie, piątka w maju. Jakieś odrodzenie tutaj, jakieś ponowne narodziny. I to jest pewne, słuchajcie, czyli co wcześniej tam gdzieś było jakieś, nie wiem, może niewiadome, czy martwiłeś się o coś, to tutaj jest szansa, że to się odmieni, bo masz piątkę, ogromna zmiana. Mamy tu ducha zwierzaczka orła, mamy eagle. I pamiętajcie, że bądź tutaj spokojny, dwójeczko, jesteś chroniony, jesteś chroniony z góry, także wszystko jest dobrze. Nic się nie martw, wszystko cokolwiek, to wszystko na dobre się odwróci. Mamy, słuchajcie, grasshoopera, czyli konika polnego. I on zawsze, to jest, słuchajcie, troszkę jak karta głupca, zachęca nas zawsze do tego, no powiecie, jak koniki polne skaczą, takie wielkie susy robią, prawda? Więc ta karta namawia nas do tego, żeby skoczyć, żeby zrobić ten ruch, żeby pozwolić sobie na to, żeby rzucić się w to coś. No, tak z zaufaniem po prostu, bez dogłębnej analizy. Już chyba wiem, o co chodzi. Relacje, związki, słuchajcie, no dla kogoś ślub, wesele, zaręczyny, głębsze zaangażowanie, wejście w ogóle w relacje, w związek. Gratulacje dla tych wszystkich, którym się tutaj tak powiedzie. Kochani, tu jest też zachęta, żebyście pozostali optymistyczni na temat waszego życia miłosnego, bo to będzie przyciągało do waszego życia właśnie pozytywne rzeczy, pozytywne rozwiązania, pozytywne sytuacje. Także pozostańcie optymistyczni, bo wszystko pięknie wygląda, ale ważne, żeby przestać narzekać, słuchajcie. Przestać narzekać, przestać marudzić. Teraz zauważyłam, że tu jest 23, to też jest 5, czyli właściwie macie 55. Potężna zmiana dla was w maju, słuchajcie. Związane to będzie na pewno też z waszym życiem miłosnym i relacjami, związkami. Dobrze, kochane dwójeczki, tyle na miesiąc maj. Oczywiście zachęcam, tak jak mówiłam, do obejrzenia kwartalnika, kto jeszcze nie widział, bo tam też jest dużo fajnych informacji. A my lecimy jeszcze, słuchajcie, do stosiku numer 3. Trójeczki, kochane, tu jest podpowiedź, żeby tu są kwestie finansowe, jakieś zawodowe, szkolnictwo i tak dalej. Jest tu podpowiedź, żeby na chwilkę się wycofać, żeby się wycofać ze świata zewnętrznego, żeby móc się przyjrzeć swoim myślom, swoim odczuciom, które przychodzą z zewnętrznego świata i jak one wpływają na ciebie. Czy pozwalasz na to, żeby świat zewnętrzny wpływał na twój nastrój, na to, co myślisz, na to, co czujesz? Jeżeli tak się zadziewało, to tutaj podpowiedź jest, żebyś dał sobie czas, żeby odpocząć, nabrać siły, dać sobie ten taki czas dla siebie na relaks, na poukładanie w głowie. I tu druga karta mówi, słuchajcie, o nastawieniu. Jeżeli będziesz nastawiony na dobrobyt, na to, że ci się powiedzie, że ci się uda, to do ciebie przyjdzie. Pamiętaj, że wszystko, co mamy w głowie, o czym mówimy, myślimy, to są takie afirmacje. Zastanów się, czy nie afirmujesz sobie negatywnych rzeczy. W jaki sposób możesz afirmować, na przykład narzekając. Jeżeli narzekamy na coś, szczególnie do ludzi innych, mówimy na głos, powtarzamy to wielokrotnie, do tego coś czujemy bardzo silnie, to są bardzo silne afirmacje. I pytanie teraz, czy takimi afirmacjami szkodzisz sobie, czy pomagasz tym narzekaniem? No szkodzisz sobie. To jest takie inwestowanie w przyszłe straty i kwestia przemyślenia, czy ważniejszym jest dla ciebie, trójeczko, trzymanie się swoich przyzwyczajeń, to co mówisz, myślisz, prawda? Czy lepiej jest dla ciebie coś zmienić i pozwolić sobie na to nowe, na to dobre i na ten dobrobyt, którego pragniesz, prawda? Ale żeby to przyszło, to musisz odpuścić właśnie to negatywne podejście, negatywne myślenie, mówienie,
To jest bardzo duża zmiana, ale bardzo warta. No mamy tutaj, słuchajcie, kamień słoneczny. On nam się pojawił tam u jakiegoś znaku, pamiętam. Nie pamiętam u którego znaku, ale pamiętam, że się pojawił. Czerp przyjemność z rzeczy, które wykonujesz. Na przykład praca, czy cokolwiek, co robisz. Nie wiem, chyba u raka to było ten kamień, tak pamiętam. No nie wiem, może u raczka. Czyli czymkolwiek się zajmujesz, naucz się czerpać z tego choćby jedną odrobinkę radości, przyjemności. A jeżeli nie czerpiesz z tego żadnej przyjemności, no to się zastanów, po co to robisz? Dlaczego tam dalej jesteś? Dlaczego to kontynuujesz? Zobaczmy dalej. Mamy ducha wydry. Pamiętaj, że nigdy tak naprawdę nie jesteś sam. Mamy wieloryba, słuchajcie. Zaufaj tej wyższej, jak to powiedzieć, boskości, temu, co się zadziewa. Zaufaj temu, że to wszystko, co się dzieje, my widzimy tylko jakiś niewielki obszar, ale jest po prostu z szerszej perspektywy patrząc, to ma wtedy większy sens, więc zaufaj, że twoi przewodnicy wiedzą, gdzie cię prowadzą po prostu. I mamy kartę, słuchajcie, oh my gosh, co to jest za zwierzę? Nie przetłumaczę wam. Porcupine spirit, jak ktoś zna angielski, muszę sprawdzić potem. Dobrze. To jest czas, słuchajcie, żeby właśnie zmienić coś w myśleniu. Tutaj mamy time for beginner mind, czyli czas, żeby poczuć się jak taki freshman, czyli ktoś, kto zaczyna, prawda? I coś zmienić właśnie, coś zmienić w myśleniu, w podejściu. Bardzo dużo macie na ten temat. Może nie potrafisz się trójeczko cieszyć z tej pracy, którą wykonujesz, z tego, co się zadziewa, może wszędzie widzisz negatywne rzeczy. No, kwestia zastanowienia, słuchajcie, każdy z nas tu, kto wybrał trójeczkę, musi się zastanowić sam, prawda? Gdzie te negatywne rzeczy się pokazują, te negatywne podejście pesymistyczne takie, gdzie by można coś zmienić, żeby by wyszło na lepsze, żeby po prostu tobie było później trójeczko lepiej, lepiej się żyło, żebyś faktycznie zaczął przyciągać do życia fajne rzeczy, bo czy nie chciałbyś faktycznie? No, pamiętaj, że negatywnie myśląc, pesymistycznie myśląc, inwestujesz w przyszłe straty. Zastanów się, czy warto ci samemu sobie rzucać kłody pod nogi. I tu ciekawe, słuchajcie, bo mamy dwie znowu przeciwstawne karty. Może to są dla dwóch osób różnych, a może chodzi o to, że masz dwie osoby, trójeczko. I jedna osoba, to masz, że to może być ten jeden jedyny i już poznałeś tą osobę, której pragniesz właśnie, tego partnera docelowego, a druga to jest miłość nieodwzajemniona. Nie ma tu wystarczająco pociągania, chemii, żeby trzymać tą relację dalej, żeby ją utrzymać. Więc zdecydowanie czuję, że tutaj dla niektórych z was są dwie osoby. Trójeczki trzymają się czegoś uparcie, kogoś, gdzie jest nieodwzajemniona miłość, czyli tu nie warto w to inwestować, ale trzymacie się tego. A tutaj jest ktoś, kto może wam dać po prostu fantastyczną miłość, ale nie jesteś w stanie tego dostrzec, jeżeli nie przestaniesz patrzeć na to, co jest nieodwzajemnione, czyli na tamtą relację, jakby patrząc do tyłu. I zobaczcie, trójeczki, tu wszystko, byście to zebrały do kupy, wszystko tutaj jest na temat sposobu myślenia, sposobu postrzegania, blokowania się na czymś, co było, co się już zakończyło i takie niepozwalanie sobie, by pójść do przodu. Więc na pewno tutaj, kto wybrał trójeczkę, bardzo dużo do przemyślenia i do przeanalizowania. Dobrze, kochane trójeczki, to tyle w tym miesiącu. Pamiętajcie, że macie jeszcze ten kwartalnik, o którym mówię. Zobaczcie sobie, tam będziecie mieć dodatkowe informacje. I co? Życzę każdemu tobie fantastycznego miesiąca i usłyszymy się w kolejnych nagraniach. Pozdrawiam serdecznie.